Nazywam się Katarzyna Chmielewska, pracuję w Instytucie Badań Literackich, zajmuję się polityką historyczną w literaturze oraz figurą polityki świadka Holokaustu. Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie Polakom i Żydom, a właściwie stosunkowi polskiej większości do Żydów. Może zacznę od przedstawienia naszych szanownych panelistów. Panel udział bierze Piotr Laskowski, pracuje w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej SNS-UW, współpracuje z pracownią badań nad edycją archiwum Jurgiel Bluma Żlich. Panelistką jest również Klena Dachę, socjolożka zajmująca się historią, pracuje również w Żlichu od czasu do czasu. Osoba współodpowiedzialna za ostatnią chronologicznie część wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich. I Stefan Zwiliczyński, założyciel, dyrektor Instytutu Książki i Prasy, dyrektor Le Monde Diplomatique Edycja Polska. W roku 2013 opublikował książkę Jak Polacy Niemcom Żydów mordować pomagali. Przypomnę tylko, że tytuł naszego spotkania to Polacy i Żydzi, mit dobrego sąsiedztwa. Myślę, że powinniśmy trochę, może nawet krytycznie odnieść się do naszego tytułu, a mianowicie do, przynajmniej refleksyjnie, do słowa sąsiedztwa. Ono zakłada po pierwsze rozgraniczenie i takie względnie osobne terytorium, ale jednocześnie pewną życzliwą neutralność. I wydaje mi się, że moglibyśmy się trochę nad temu przyjrzeć krytycznie. W tym słowie sąsiedztwo, które ciągle jednak słyszymy, podobnie zresztą jak w obrazach, które się pojawiają, przybysze, goście, mówi się nawet o sublokatorstwie Żydów w stosunku do Polaków, że oni tutaj są gośćmi na naszej ziemi. Ta sugestia często pobrzmiewa równości i w tych metaforach, którymi się posługuje, brak takiego wyraźnego pokazania, że istnieje mocna grupa dominująca, grupa polska i grupa żydowska, która jest grupą zdominowaną albo też można powiedzieć wręcz dyskryminowaną. I jakby chcielibyśmy się tym relacjom przyjrzeć, chcielibyśmy się przyjrzeć także polityce historycznej, która jest tak niezmiernie ważna dla obrazu polskiej większości, dla polskiej kultury, która łączy się z nieustającym takim festiwalem odrzucania prawdy o stosunkach polsko-żydowskich. Te obrazy gościa, czy te obrazy z dobrego sąsiedztwa są niezmiernie odległe od rzeczywistych stosunków dominacji i dyskryminacji, które trwały przez stulecia. Ale właśnie ten stosunek polskiej większości do zdyskryminowanej mniejszości zawsze podlegał silnej polityce historycznej, a jej stawką był autowizerunek tej grupy większościowej, autowizerunek Polaków. Dlatego jakby ostatnim takim etapem tej polityki historycznej, czy ostatnim takim znakiem widocznym w naszych czasach będzie ten obraz Polin, który pojawia się oczywiście nie tylko w związku z Muzeum Historii Żydów Polskich, ale również z filmem Izabeli Dylewskiej. Ale żeby skupić się po kolei, jakby jak ten motyw stosunków się rozwija i jak one są widziane, w jaki sposób one są mistyfikowane, w jaki sposób one są mitologizowane, to właśnie zastanówmy się nad tym obrazem Polin, od tego zacznijmy, a mianowicie tym obrazem Polski dwudziestolecia i Polski wcześniejszej jako kraju przyjaznego, jako chroniącego Żydów, jako sprzyjającego rozwojowi społeczności żydowskiej. I pytanie dla Stefana, jak rzeczywiście wyglądała sytuacja Żydów II RP, a przede wszystkim po co nam jest potrzebny współcześnie ten obraz stosunków harmonijnych między Polakami i Żydami? Dobrze, to ja może najpierw parę informacji o tym, jak wyglądała II Rzeczpospolita właśnie w perspektywie stosunku z mniejszościami narodowymi, w tym Żydami, a potem odpowiem na twoje pytanie, po co włączony, tak, już słychać mnie, po co nam jest to potrzebne dla współczesnej polityki historycznej. Otóż II Rzeczpospolita była krajem dyskryminacyjnym, zarówno pod względem klasowym, jak i narodowościowym. Członkowie mniejszości narodowych
w tym Żydzi byli de facto obywatelami drugiej kategorii. Ograniczono im dostęp na studia, ograniczono robienie pewnych karier zawodowych, w tym na przykład karier wojskowych, różnorakie ograniczenia mieli również w kupowaniu ziemi i tym podobnym. Oczywiście podatki musieli płacić tak jak etniczni Polacy, a czasem i płacili płacili znacznie więcej. Przedwojenny idol polskiej prawicy, Roman Dmowski, który również jest idolem współczesnych naszych tutaj polityków, nie tylko prawicowych, na pytanie, co robić z mniejszością żydowską, czy należy ją wymordować, czy wyrzucić, czy zasymilować, odpowiedział w jednym ze swoich pism, że żadne z tych rozwiązań nie leżałoby w naszej mocy, chociaż byłoby najbardziej pożądane. Pierwsze pogromy żydowskie zaczęły się już w 18 roku podczas tak zwanej wojny o granicę. Główny udział w nich miała tak zwana Błękitna Armia generała Hallera, w których silne wpływy miała Endecja. Oblicza się, że w czasie tych pogromów śmierć poniosło kilkuset Żydów i kilka tysięcy zostało rannych. Podczas wojny polsko-radzieckiej w 20 roku władze polskie internowały w Jabłonie pod Warszawą 17 tysięcy żołnierzy i oficerów pochodzenia żydowskiego, gdyż byli utożsamieni jakby z Żydokomuną i z Judeobolszewią, czyli de facto uważano ich za piątą kolumnę. Należy wspomnieć, że wielu z tych żołnierzy to byli ochotnicy. W 23 roku centroprawicowy rząd Wincentego Witosa, kolejnego naszego tutaj idola, tym razem ruchu ludowego, również antysemity, wydał dekret dotyczący przyjmowania na studia członków mniejszości narodowych. Dekret się opierał na proporcjach ilościowych w zamieszkiwaniu tej ludności na terenie Polski, czyli to był taki pierwszy dekret, o którym możemy powiedzieć, że to było właśnie, od tego się zaczęło numerus clausus. Mimo tego Episkopat Polski słał memoranda i petycje do rządu polskiego, aby w ogóle Żydów, nauczycieli pochodzenia żydowskiego usunąć z polskiego szkolnictwa. Tutaj zacytuję jeden z tych memoriałów prymasa Chlonda i kardynała Kakowskiego, mianowicie, że nigdy nauczyciel Żyd nie będzie mógł pozytywnie wpływać na dziecko polskie w duchu zasad katolickich. W 1937 roku w ślad za Politechniką Lwowską i Uniwersytetem Wileńskim wiele innych uczelni wprowadziło numerus nullus, czyli w ogóle nie przyjmowano na studia abiturientów czy studentów pochodzenia żydowskiego. Oblicza się również, że kolejna fala pogromów, która przetoczyła się przez Polskę w latach 35-37, to było około 100 większych wystąpień antyżydowskich, w których raniono 2000 osób, kilkanaście zabito. W 1938 roku antysemityzm stał się jeden z wyznaczników polityki wewnętrznej Polski. To obóz Zjednoczenia Narodowego, który wspierał rząd i który miał liczną reprezentację sejmową, słał co i róż do laski marszałkowskiej projekty ustaw, które miały taki de facto dyskryminacyjny charakter, wzorując się zresztą na ustawodawstwie hitlerowskim. To znaczy jeden z tych projektów na przykład mówił o odebraniu
odebraniu 600 tysiącom Polaków pochodzenia żydowskiego obywatelstwa polskiego, a kolejny mówił o koniecznej rejestracji majątków żydowskich. Żydzi mieliby wtedy na to miesiąc czasu, a majątek niezarejestrowany albo nie, część niezarejestrowana, albo ta część miałaby przypadać na rzecz Skarbu Państwa. W tym czasie rząd polski poparł oficjalnie pomysł wyrzucenia Żydów, wszystkich Żydów z terytorium Polski. Stworzono nawet specjalną komisję sejmową, która pojechała na Madagaskar, żeby tam na miejscu zorientować się, czy możliwa jest repatriacja Żydów polskich na Madagaskar. No, stwierdzono, że rzeczywiście ta repatriacja nie jest możliwa w takiej skali, jakiej tu by oczekiwano. I jeszcze ciekawostka jest, że właśnie na raport tej polskiej komisji powoływał się sam Adolf Eichmann, który uzasadniał w latach 40. To było w jego raportach do Himmlera, że deportacja Żydów z Europy Wschodniej jest niemożliwa, czyli stało się jakby jakąś taką teoretyczną podwaliną dla Holokaustu. W 1938 roku polski ambasador w Berlinie, Józef Lipski, raportował do centrali w Warszawie z jednego ze swoich spotkań z Hitlerem, iż omawiali z Führerem sprawy kwestii żydowskiej. I Lipski powiedział Hitlerowi, iż jeżeli rzeczywiście Hitlerowi się uda zmusić Żydów do opuszczenia Europy Środkowo-Wschodniej, to Polacy postawią mu tutaj złoty pomnik w centrum Warszawy. W 1938 roku, to był koniec października, Niemcy deportowali do Polski kilkanaście tysięcy Polaków pochodzenia żydowskiego. Polska ich nie przyjęła. Koczowali przez kilka miesięcy w okolicach Zbąszynia w fatalnych warunkach. Część z nich później wróciła do Niemiec. A wszystko to było spowodowane tym, że Polska odebrała obywatelstwo. A Polakom mieszkającym za granicą głównie miało to dotyczyć Żydów. No Hitler zrobił to dopiero 3 lata później. Także to taka króciutka garść informacji takich dotyczących polityki antyżydowskiej władz polskich w II Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o pytanie Kasi, dlaczego tak teraz władzom polskim bardzo zależy na pokazaniu, iż te stosunki były, czego zresztą doskonałym przykładem jest Muzeum Żydów Polskich. Dlaczego te stosunki w Polsce były takie harmonijne i jak to się wspaniale Żydom żyło? No moim zdaniem jest to spowodowane tym, że to jest takie typowe nacjonalistyczne podbijanie bębenka, prawda, że właśnie Polacy zawsze tu byli gościnni, zawsze byli serdeczni i jeżeli wszystko, całe zło, skąd się brało, to właśnie z jakichś najazdów, a to właśnie to były, jeżeli były jakieś pogromy, no to były albo pogromy Chmielnickiego, albo prawda naziści, albo właśnie komuniści po wojnie z jednej strony, z drugiej strony jednak władzom polskim zależy na dobrych stosunkach z Izraelem, gdyż to są stosunki gospodarcze i tak jak niestety sporo cywilizowanych państw się teraz wycofuje ze współpracy z Izraelem, zarówno na niwie kulturalnej, jak i gospodarczej, ze względu na opresywny charakter państwa izraelskiego w stosunku do Palestyńczyków. Polakom to nie przeszkadza, no Izraelczykom tym bardziej. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Znaczy, a to mitologizowanie II Rzeczpospolitej jako takiej Arkadii i takiego, no powiedzmy, złotego dwudziestolecia niepodległości Polski, wydaje mi się,
że znaczy najczęstsza odpowiedź jest taka, że po prostu bierze się to właśnie albo z jakiegoś takiego resentymentu 45 lat komunizmu, że właśnie tam było to opluwane, no to my teraz właśnie jest jakby taka, prosta negacja. Albo po prostu bierze się to z niewiedzy. No, z niewiedzy, z ignorancji. Ja bym sugerował jeszcze trzecią odpowiedź. To znaczy, mnie się wydaje, że szczególnie polska prawica i polscy i historycy związani z IPN-em, czy publicyści historyczni związani z tygodnikami prawicowymi, którzy teraz wydają i sprzedają znakomicie książki o tym, że właśnie, że Polacy powinni iść z Hitlerem na Związek Radziecki i tym podobne brednie. Oni doskonale wiedzą, jak wyglądała sytuacja w II Rzeczpospolitej. Im program właśnie takiej II Rzeczpospolitej, to znaczy program dyskryminacyjny, doskonale pasuje. To też pokazuje to ten kult żołnierzy wyklętych. Znaczy wystarczy przejrzeć jakieś numery, na przykład Szańca, to był zarówno w czasie wojny, jak i po wojnie organ Narodowych Sił Zbrojnych, i żebyśmy wiedzieli, jaką rzeczywiście Polskę projektowali nam ci żołnierze wyklęci, oczywiście po III wojnie światowej, której wyczekiwali. No miała być to Polska właśnie pozbawiona mniejszości narodowych, znaczy Żydzi i Niemcy mieli być wypędzeni z Polski, Litwini, Ukraińcy mieli być spolonizowani. Oczywiście o żadnej reformie rolnej czy nacjonalizacji przemysłu nie może być mowy. Także wydaje mi się, że w tym wypadku akurat nie możemy mówić o ignorancji czy tam o jakimś sentymencie, tylko jest to świadoma polityka i świadome nawiązanie do modelu państwa, któremu hołdują polskie prawicowe i skrajnie prawicowe elity. No to może na razie tyle. Dziękuję bardzo. Myślę, że rzeczywiście trudno się nie zgodzić z tą opinią co do jakby prawicowej opinii publicznej, nazwijmy to tak obszernie, ale problem wydaje mi się szerszy, to znaczy ta potrzeba stworzenia mitu harmonijnego jest jakąś ważną stawką w grze dla całości polskiej kultury, jeżeli można powiedzieć tak generalnie, a mianowicie dla takiego poczucia tożsamości niewinnej, tak, która nieustająco się odnawia, odradza i musi się nieustająco potwierdzać. I jeżeli stworzymy ten mit harmonijnej przeszłości w dwudziestoleciu, to jakby tym bardziej będzie on rzutował na współczesność. Jakby, oczywiście fakty są jakby oczywiste i łatwo dostępne, ale nie jest to kwestia wiedzy, tak jak powiedziałeś Stefanie, ale przede wszystkim pewnej zgody, tak? Zgody na pewną wizję polityczną, wizję kulturową i tego typu rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że te stosunki, które Stefan zarysował, one są niezmiernie istotne i dochodzą do głosu w czasach II wojny światowej. One jakby bynajmniej nie ulegają żadnym przemianom, żadnej rewolucyjnej zmianie. Nie jest tak, że nagle stosunki polsko-żydowskie zaczęły układać się zupełnie inaczej i zaczynamy od nowego początku, od nowego startu. W tym okresie takie dwa motywy wydają się szczególnie ważne dla współczesnej polityki historycznej, a mianowicie motyw sprawiedliwych, który nieustająco jest eksploatowany. Oczywiście też w związku z tym też motyw Rady Pomocy Żydom, czyli Żegoty, która notabene powstała dość późno, bo w 1942 roku. Obydwa te wzory kultury, obydwa te motywy, obydwa te elementy traktuje się właśnie jako reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego i dla jego stosunku do polskiej większości, stosunku polskiej większości do zagłady. I właśnie teraz pytanie, jak w rzeczywistości wyglądał ten stosunek polskiego społeczeństwa i władz emigracyjnych, również AK, do żydowskiej mniejszości? Poproszę Piotra Laskowskiego o głos. No właśnie, to jest właściwie zadanie niewykonalne, które przede mną stoi. Ja bym zaczął od przywołania eseju Emanuela Ringelbluma o stosunkach polsko-żydowskich w czasie wojny. Ringelblum zaczyna go
takim porównaniem siebie właściwie, ale chyba każdego, kto ma mówić o zagładzie, do pisarza Tory, który musi starannie pisać każdą literę, ponieważ każdy błąd rujnuje dzieło. No i to pewnie jest jakieś zobowiązanie, które czyni całą tę rzecz niełatwą. No tak jak już powiedziałaś w pytaniu, to znaczy tych planów, na których można rozważać kwestię stosunków polsko-żydowskich jest kilka, bo to jest i plan rządu, i plan Polskiego Państwa Podziemnego, i plan sił zbrojnych tego państwa, czyli Armii Krajowej, i innych organizacji zbrojnych, czyli przywołanych tu Narodowych Sił Zbrojnych. To jest rzeczywiście plan stosunków ludności cywilnej. Tam jest jeszcze dodatkowy plan porównania postaw społeczeństwa polskiego z postawami innych społeczeństw europejskich, prawda? Czyli jak widzimy, ta sytuacja jest niezwykle skomplikowana, a zarazem ja mam jakieś głębokie poczucie i od tego chyba chciałbym zacząć, że w jakimś sensie już ta kategoria stosunków polsko-żydowskich jest pułapką, to znaczy jest pewnym... Znaczy już jesteśmy w pewnym pudełku, a wydaje mi się, że jeśli mamy o tym mówić poważnie, to moglibyśmy spróbować się właśnie zastanowić nad tym, czy nie ujawnia się nam tutaj jakieś najpoważniejsze być może oskarżenie w ogóle pewnego modelu narodowo-państwowego, który doprowadził do sytuacji, i ona nie ulega najmniejszej wątpliwości, w której zawsze musi zostać wyprodukowana, wytworzona przez ten specyficzny typ politycznej organizacji, politycznego dyskursu, resztka, która nie przynależy. To znaczy ten model państwa po prostu nie jest w stanie, i chyba mamy co do tego już jakiś rodzaj pewności, ująć ludzi innych jako równych, czy jako godnych miłości, czy jak chcecie to nazwać. I w tym sensie zacytuję historyka pracującego w IPN-ie, ale zdanie jest absolutnie słuszne. Żydzi polscy nigdy nie byli traktowani jako integralna część społeczeństwa. Nawet dla osób dalekich od antysemityzmu obcość Żydów nie ulegała wątpliwości. Napiętnowanie Żydów za sprawą nazistowskiego ustawodawstwa, zamknięcie ich w gettach, a przez to fizyczne wykluczenie ze społeczeństwa, wśród którego żyli, pogłębiło jeszcze ich alienację. To znaczy, rzeczywiście mamy po prostu do czynienia z sytuacją, w której no właśnie nie ma żadnego sąsiedztwa. To znaczy ta granica była przed wojną i była w czasie wojny granicą niezwykle wyrazistą. I w tym sensie chciałbym zwrócić uwagę, że kiedy już mówimy właśnie o tych... Ta polskość to jest pewien rodzaj dyskursu. I to jest pewien rodzaj dyskursu, który jest zabójczy w jakimś sensie. Naukowska przywołuje, a Michał Borwicz cytuje opowieść, którą pewnie większość z Państwa dobrze zna, o kobiecie cmentarnej, która mieszka przy getcie, jest świadkinią tego, co się dzieje podczas tak zwanej akcji likwidacyjnej. Jest przerażona, powtarza, nie można tego wytrzymać, nie można tego wytrzymać, nie można tego wytrzymać, a jednocześnie mówi, ale to dla nas lepiej, że Żydów w Polsce nie będzie. I teraz mi się wydaje, że ten obraz jest szalenie istotny, ponieważ tu właśnie się skupiają te dwa poziomy, to znaczy ten poziom dyskursu polityczno-patriotyczno-narodowo-państwowego i poziom, który, dla którego nie mam dobrego słowa, ale nazwijmy go ludzkim, ale mamy świadomość, że to nie jest może najlepsze słowo. I mi się po prostu zdaje, że właśnie ja bym chciał strasznie uciec z tego pudełka właśnie po to, żeby tę sytuację przedstawić jako sytuację niezwykle skomplikowaną, że tu się nie da tak łatwo. Znaczy po prostu wydaje mi się, że w bardzo wielu ludziach, bardzo wielu Polakach, bardzo wielu członkach tej polskiej większości dokładnie funkcjonowała ta dwoistość. To znaczy, że musimy dobrze zrozumieć, że to naprawdę było możliwe, mówić, że tego nie można wytrzymać i mówić, że dla nas to lepiej. I ten splot jest jakoś fundamentalny, jak mi się wydaje. No i w tym sensie chciałbym właściwie
mówić o planie rządowym, to znaczy o tym planie, który ten dyskurs polityczny produkuje. Troszkę uciec od sprawiedliwych i od właśnie takiej pułapki licytowania, czy było więcej sprawiedliwych, czy było więcej szmalcowników. Tu, jak się wydaje, skądinąd odpowiedź jest oczywista. I rzeczywiście spróbować przyjrzeć się rządowi i zaprosić Państwa właściwie do jednej analizy, która będzie troszkę nudna, bo historyczna, i pozwolę sobie dużo cytować, ale wydaje mi się, że coś tutaj widać. Jeden jedyny problem, a mianowicie problem faktu, który nie zaistniał. Deklaracji rządu, najprostszej możliwej, nadania przez radio informacji, że należy ze wszelkich sił pomagać mordowanym i nie dołączać się do morderców. Historia tego, ta deklaracja nie zaistniała do powstania w getcie warszawskim, do 1943 roku ona się nie pojawiła z ust rządowych, ale chciałbym, żebyśmy może przeszli tę drogę, to znaczy zobaczyli, co się dzieje i spróbowali w związku z tym też zobaczyć, jak pracuje ten dyskurs, jak pracuje ta polityka. Jak pracuje właśnie ta struktura polityczno-państwowa, zdefiniowana w sposób narodowy. No tutaj trzeba będzie wprowadzić takie podstawowe rozróżnienie chronologiczne na okres do roku 1942, czyli to, co Ruta Sakowska nazywa pierwszym etapem zagłady, no i od roku 1942 drugi, czyli no masowe wywózki do obozów zagłady i mordowanie w obozach zagłady w roku 1942 i 1943. Na to jeszcze składa się, to znaczy na ten podział można nałożyć jeszcze obserwacje Havi Bensasson, takiej badaczki, która napisała artykuł o stosunkach żydowsko-polskich w podziemnej prasie żydowskiej, która zauważyła, że do roku 1942 większość społeczności żydowskiej wierzyła w społeczeństwo polskie oraz w empatię wobec Żydów. Od roku 1942 właściwie tej nadziei już nie było. No dobrze. Początek wojny wygląda w taki oto sposób, że sam Emanuel Ringelblum pisze, że podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku antysemityzm zanikł jakby za dotknięciem różdżki czarodziejskiej. Pierwsze deklaracje rządu Sikorskiego są takie, że Polska będzie po wojnie krajem równouprawnionych mniejszości. Ale bardzo szybko następuje dość istotny ruch, a mianowicie raporty z kraju. Te raporty są dość szeroko znane, bo one są często cytowane. Generalnie rzecz biorąc, one wszystkie mają jeden ton, a mianowicie taki, żeby rząd w Londynie się nie wypowiadał w sprawie żydowskiej, ponieważ społeczeństwo jest antysemickie i takie wypowiedzi bardzo źle przyjmuje. I sprawa wydawałaby się jasna, aczkolwiek bardzo wielu historyków i wiele historyczek zwraca uwagę na to, że pytanie jest takie, kto te raporty z kraju pisze. W bardzo wielu przypadkach piszą to po prostu ludzie, którzy wywierają w ten sposób nacisk. Krystyna Kersten pisze o niechęci do Żydów, czy wprost o antysemityzmie Polaków, często mówili antysemici. No i mamy kilka przykładów, wręcz z nazwiska możemy wymienić. Taki bardzo słynny raport generała Mariana Żegoty, Janusza Itisa. To był endek potworny zupełnie, prawda, w którym rzeczywiście te wszystkie tony następują. Natomiast jest, i to jest historia tyleż słynna, co zajmująca, pierwszy raport Karskiego, ten mniej znany, z lutego 1940 roku, w którym Karski opisuje sytuację Żydów na terenie i zajętym przez III Rzeszę i przez Związek Radziecki. To będzie ważne. Karski tam pisze, że sytuacja Żydów na terenie okupacji radzieckiej jest w wielu wypadkach lepsza gospodarczo i politycznie niż była przed wojną. Uprzednio wystawieni przede wszystkim na prześladowania, zniewagi, ekscesy elementu polskiego, pozytywnie odnieśli się do nowego reżimu. I to jest cytat dalej, trudno im zresztą dziwić się. I to, co jest zajmujące w tym raporcie, to jest to, że sam Karski go ocenzurował. Nie wiadomo dlaczego. Zachowały się obie wersje. On po prostu zmienił konkluzję w kilku miejscach. Jak się przypuszcza, ze względu na to, że ten raport miał być tłumaczony,
A jak zobaczymy, również kwestia, no właśnie, prezentacji interesu polskiego wobec mocarstw alianckich była tu bardzo istotna. Przeczytam Państwu dwa fragmenty dotyczące tych zmian. Oryginalna wersja. Stosunek społeczeństwa polskiego do Żydów na terenie okupacji niemieckiej jest bezwzględny, często bezlitosny. Dominuje brak zrozumienia, korzystanie z uprawnień, jakie daje nowa sytuacja. Ten sam fragment po zmianie. W wielu wypadkach Polacy okazują w widoczny sposób współczucie Żydom, choć to dla nich groźne. Potępiają bestialstwo Niemców. I konkluzja tego raportu. Oryginalnie nazywa się to, tytuł nosi obecne niebezpieczeństwo kwestii żydowskiej. Karski pisze, kwestia żydowska stwarza wąską kładkę, na której mimo nienawiści spotykają się zgodnie Niemcy i duża część polskiego społeczeństwa. Stan ten grozi demoralizacją szerokich warstw społeczeństwa, a w wersji zmienionej spodziewane przez Niemców niebezpieczeństwo kwestii żydowskiej i to samo, ale ujęte, poprzedzone zdaniem, Niemcy sądzą, że w końcu stworzą kładkę. Konkluzje tego raportu, one są dość przejmujące. Jesteśmy, przypominam, w lutym roku 40. Karski pisze, nie wiem jak to zrobić, tylko w wersji pierwszej, już nie będę Państwu czytał tej zmienionej. Nie wiem jak to zrobić, ani jak się do tego zabrać, ani kto mógłby to zrobić i wreszcie nawet w jakim zakresie. Wobec trzech wrogów, jeśli koniecznie już Żydów trzeba uważać za wrogów, to jest oczywiście dziedzictwo II Rzeczypospolitej, front dwóch słabszych przeciw trzeciemu należy stworzyć. Jest to trudne, bo antysemityzm nie zmniejszył się, ale zajęcie biernej postawy wobec obecnego stanu rzeczy grozi i demoralizacją społeczeństwa polskiego i wszystkimi niebezpieczeństwami wynikającymi z współpracy znacznej części Polaków z zaborcą. Ten raport jest też istotny, ponieważ tu po raz pierwszy pojawia się motyw, który będzie wykorzystywany później jako argument przeciwko jakiemukolwiek działaniu w sprawie ochrony, ratowania i wspierania Żydów w Polsce, to znaczy motyw zdrady żydowskiej na Kresach Wschodnich we wrześniu 1939 roku, sympatii dla komunizmu, związku z komunizmem. No jak Państwo rozumieją, tutaj oczywiście argumenty można mnożyć, pokazywać i tę część społeczności żydowskiej, która politycznie zajmowała pozycje dalekie od komunizmu, poczynając od bundu, którego, jak pamiętamy, dwóch liderów zostało straconych w Związku Radzieckim poprzez syjonistów, znaczną część syjonistów, ale wydaje się ważniejsze, no rzeczywiście stawienie czoła tej sprawie, to znaczy zrozumienie, to znaczy odczarowanie troszeczkę tej kwestii komunizmu, idei komunistycznej, to znaczy powiedzenie dość wyraźnie, że komunistami nie zostawali mordercy. To znaczy, że to była idea, która wobec tego wszystkiego, cośmy sobie powiedzieli o państwie narodowym, ona obiecywała rzeczywiście powszechne braterstwo. W wypadku Żydów z terenów II Rzeczypospolitej było to szczególnie istotne, ponieważ nadejście władzy radzieckiej naprawdę oznaczało po prostu zakończenie realnej dyskryminacji. I teraz w związku z tym, ponieważ my jesteśmy uwikłani i to jest element polskiej polityki historycznej, pewnie równie istotny i funkcjonalny wobec tego, o czym mówimy, tę taką doktrynę symetrii dwóch totalitaryzmów i dwóch ideologii. No to pewnie trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie ma symetrii tych dwóch ideologii. To znaczy nazizm jest praktyczną realizacją tej ideologii. Historyczna realizacja komunizmu nie jest realizacją w pełni tego, co obiecywała ta idea, jak mi się wydaje. I jakby, jeżeli tego jakby nie przejdziemy przez te granice, no to jakby cały czas będzie nośny ten argument, a ten argument ma skutki bardzo dalekosiężne. On będzie się powtarzał i w armii Andersa, non-stop właściwie, u samego Andersa zresztą, w ustach samego Andersa zresztą, nieomal bez przerwy. To będzie argument, który umożliwi dokonanie morderstwa Ludwika Wiederszala i Jerzego Makowieckiego, czyli członków Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej, zajmujących się między innymi organizowaniem pomocy dla Żydów. Oni zostali zabici przez swoich kolegów z konspiracji.
ci koledzy zresztą, jak również ich koledzy z Narodowych Sił Zbrojnych, prowadzili inwigilację i dochodzenie przeciwko innym osobom podejrzanym o komunizm i jak niektórzy może wiedzą, na liście opublikowanej, ona jest powszechnie dostępna, na liście osób inwigilowanych przez polski wywiad jest Irena Sendlerowa, połowa referatu dziecięcego Żegoty, która stanowi teraz powód do dumy, Aleksander Kamiński i tak dalej, i tak dalej. To znaczy tych nazwisk jest tam jeszcze trochę, prawda? Więc to są żołnierze wyklęci, powiedziałbym. I teraz wróćmy do tej kwestii deklaracji rządowej. Pewnie jeszcze trzeba powiedzieć, że pierwszy rok okupacji, to znaczy rok do zamknięcia getta warszawskiego, to jest oczywiście perspektywa warszawska, ale ona jest jakoś istotna. Ten rok od jesieni 39 do jesieni 40 to jest rok powtarzających się i bardzo częstych napaści na Żydów w Warszawie, no i pogromu, regularnego wielodniowego pogromu, tak zwanego pogromu wielkanocnego, który rzeczywiście trwał ponad tydzień i, jak wskazuje nazwa, przypadał na właśnie ten tydzień wielkanocny. W zasadzie jedyną gazetą podziemną, która zdecydowanie zajęła stanowisko antypogromowe, był biuletyn informacyjny redagowany przez Kamińskiego i ta gazeta to jest dość istotne, to jest właściwie jedyna gazeta, która stale zajmuje dość jasne stanowisko, jedyna gazeta podziemna związana z Polskim Państwem Podziemnym, a zarazem jedyna, która nawiązuje kontakty z Żydami, głównie za sprawą Jerzego Grasberga, który był wychowankiem Kamińskiego i który, jak pewnie Państwo wiedzą, został zastrzelony w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego przez oddział, do którego się zgłosił, żeby walczyć przeciwko Niemcom. Natomiast pozostałe gazety, znowu cytuję Dariusza Libionkę, opisują Żydów w kategoriach obcości i wrogości. No i zaraz po tym pogromie wielkanocnym, najpierw Bund zwraca się z memoriałem do rządu w Londynie w kwietniu roku 40. Bund, czyli partia lewicowa, ale zdecydowanie antyradziecka. Oni zresztą w tym memoriale to piszą, że są absolutnie, stoją na stanowisku niepodległości Polski, występują nie tylko przeciwko III Rzeszy, ale przeciwko Związkowi, jak piszą, sowieckiemu. Przypominają o uwięzieniu Erlicha i Altera, czyli przywódców Bundu w Związku Radzieckim, po czym piszą, że jad antysemityzmu wymaga w szczególności bardzo stanowczego i systematycznego przeciwdziałania ze strony rządu polskiego. Trzeba, żeby rząd polski, który nie wypowiedział się jasno w sprawie żydowskiej, zajął w tej sprawie wyraźne stanowisko, które by całkowicie zrywało z polityką antysemityzmu. Kilka miesięcy później Ignacy Schwarzbart, czyli z kolei członek Rady Narodowej w Londynie i reprezentant środowisk syjonistycznych i partii Aguda, czyli partii religijnej. No właściwie nie będę już tego Państwu cytował, ale zwraca się z prośbą czy wnioskiem o wydanie zasadniczej deklaracji w sprawie żydowskiej w przyszłej Polsce, co szeroko motywuje. Reakcja rządu pierwsza jest taka oto. Zachował się w Instytucie Sikorskiego w Londynie, zachowała się depesza MSW do konsula w Jerozolimie, gdzie jedyną troską rządu jest to, że się opowiada niekorzystne dla Polski informacje o tym, że był masowy pogrom dokonany przez motłoch uliczny, nie jest wspominana powszechna stała pomoc Żydom udzielana przez Polaków, nie wspomina się, że pogrom zorganizowali Niemcy, to akurat w wypadku pogromu wielkanocnego nie jest prawdą, no i należy korygować te komunikaty, prawda, ze względu, jak piszą, na opinię światową. W 1941 roku rząd wydał jakąś pierwszą taką mini deklarację, że generalnie po wojnie będzie dobrze i co charakterystyczne dodając, i to jest dokument Rady Żydów Polskich w Wielkiej Brytanii, która pisze, że radio podało treść uchwały Rady Ministrów, dodając pod koniec, że przypominamy, że innego stanowiska nie rozumieją demokracja angielska i amerykańska. I jak pisze Rada Żydów, wywołano tym samym wrażenie, że speaker usprawiedliwia wygłoszenie deklaracji rządowej w sprawie żydowskiej i tłumaczy ją względami koniunkturalnymi. No i dalej pojawiają się prośby o dopuszczenie Żydów do radia, to znaczy stworzenie audycji poświęconych sprawom żydowskim, nie omijanie kwestii żydowskiej w przemówieniach cotygodniowych ministrów, przeciwnie wygłaszanie przemówień do Żydów.
takich przemówień nigdy nie było, prawda? No i odpowiedź ministra informacji na to stanowisko Rady, był nim Stanisław Stroński, czyli polityk związany z endecją, a potem z chrześcijańską demokracją premiera Sikorskiego, jest absolutnie kuriozalna, ponieważ minister pisze, speaker radiowy nic od siebie nie dodał, zacytował Sikorskiego. Sikorski w Radzie Narodowej powiedział, zaznaczam, że innego ujmowania tego trudnego problemu nigdy by nie rozumiało społeczeństwo amerykańskie, podobne jak brytyjskie. Po czym Stroński beszta Radę, że nawet do takiego oświadczenia premiera i uchwały rządu oddźwiękiem ze strony panów jest protest. A tymczasem pan minister Sejda, kolejny narodowy minister, uznał już to brzmienie uchwały za przejaskrawione dla rządów krajowej opinii publicznej szkodliwe. No i oczywiście w tej odpowiedzi o audycjach radiowych nie ma ani słowa, co nas nie dziwi. W tym samym 40 roku, 1 we wrześniu, premier Sikorski składa życzenia z okazji żydowskiego Nowego Roku, co jest ewenementem. Na to natychmiast reakcja Stefana Grota-Roweckiego z kraju. Posunięcia rządu i Rady Narodowej dotyczące Żydów wywołują w kraju jak najgorsze wrażenie. No i oczywiście Grot pisze, że w związku ze zlaniem się obu okupacji, bo już jesteśmy we wrześniu 1941 i zaznajomieniu się przez ogół z zachowaniem się Żydów na wschodzie, a jakże trzeba powstrzymać się od tego typu gestów. I naczelny wódz, czyli Sikorski, odpowiada Grotowi, no i odpowiada w sposób, który nas nie dziwi. Rząd działa według zasad alianckich. Należy pamiętać, że stanowisko świata anglosaskiego w stosunku do antysemityzmu jest nieprzejednane, a warunkiem bezwzględnego poparcia naszych interesów jest tolerancja i równouprawnienie. No. Rozumiem, że nie musimy tego komentować, bo te cytaty jakoś dość dużo mówią za siebie. No i teraz rozumiem, że mój czas się kończy, więc teraz będzie już ten drugi etap, ale on jest przejmujący, więc jeśli mogę już rok 42, 43. Wiosna 42 roku, Ignacy Schwarzbart znowu, czyli przedstawiciel środowisk sionistycznych w Radzie Narodowej, mówi, działalność wraża Hitlera na terenie Polski stara się wbić klin pomiędzy naród polski i żydostwo polskie w kraju. To jest bardzo istotne, że Schwarzbart cały czas podkreśla lojalność wobec państwa polskiego. To jest rzeczywiście dość niebywałe, jaki on jest propaństwowy. No i dalej mówi, prasa podziemna zawiera niestety cały szereg artykułów treści antyżydowskiej. Nie chcę generalizować. Wiem, że robotnik polski nie jest antysemitą. Wiem, że chłop polski nie jest antysemitą, ale są akcje antysemickie na pewnym sektorze i żądanie moje do rządu idzie w tym kierunku, ażeby temu przeciwdziałano, ażeby cię nie przyglądano pasywnie tej działalności. W tym samym czasie mamy postulaty społeczności żydowskiej w Warszawie. One w zasadzie powtarzają to samo, to znaczy ogłoszenie zasadniczego stanowiska rządu w kwestii żydowskiej, publikowanie, adresowanie wystąpień do ludności żydowskiej, napiętnowanie wszelkich ekscesów i gwałtów popełnianych na Żydach. I w kwietniu 42 roku również Bunt pisze list tej samej właściwie treści. Kończy się on zdaniem, musimy niestety stwierdzić, że nawet w tej prasie, która reprezentuje rząd, nie ma istotnego przeciwdziałania agitacji antysemickiej. No jak rozumiemy, odpowiedzią rządu jest milczenie i we wrześniu 42 roku rozgoryczony Schwarzbart, to jest dokument, który jest właściwie donosem, to znaczy tego Schwarzbarta po prostu szpiegowano. On pojechał do żołnierzy polskich w armii polskiej stacjonującej wówczas w Anglii i Szkocji. To jest osobna sprawa, co tam się działo i jakie tam broszury dystrybuowano, no ale w każdym razie on tam pojechał, a za nim pojechał ktoś, kto pisze ów memoriał, taką notatkę dla rządu polskiego. I to będzie dłuższy cytat, ale chyba będzie dość istotny. I on pisze, co Schwarzbart mówi w rozmowie prywatnej. Stosunek rządu do Żydów jest jednolity. Zwalczyć hitleryzm tylko nie na odcinku żydowskim. I w ten sposób eskontować owoce hitleryzmu, który przyczyni się do zmniejszenia ilości, względnie co byłoby lepiej, zupełnego wytępienia Żydów w Polsce. ONR wyznaje te zasady z nienawiści rasowej, endecy, bo chcą państwa narodowego, ludowcy, bo chcą znaleźć miejsce dla odpływu chłopów do miast, socjaliści widzą w Żydach przeszkodę w proletaryzacji mas,
Wreszcie chrześcijańscy demokraci przy zachowaniu zasad etyki chrześcijańskiej chcą się Żydów pozbyć, by więcej miejsca było dla chrześcijan. Rząd, w którym wszystkie te kierunki są polityczne są reprezentowane, korzysta z każdej okazji, aby zmniejszyć ilość Żydów w Polsce. I tu zresztą trzeba powiedzieć, że ta sprawa kwestii żydowskiej, mówienia, że to jest kwestia, że trzeba będzie tę emigrację przeprowadzić, o to trwa do roku 42, o to trwa do zagłady. Właśnie nawet jeszcze w 43 to się pojawia. No i ten autor tej notatki pisze, zdaję sobie sprawę, że oświadczenia doktora Schwarzbarda w rozmowie ze mną były w swej treści bardzo mocne, bo chodzi mu prawdopodobnie o to, aby relacje moje były odpowiednio silne. Podkreślał swoje przywiązanie do Polski, głęboki patriotyzm. Obawiam się jednak, że jeśli w tym duchu informuje swoich mocodawców, to siłą rzeczy światowa opinia Żydów mobilizuje się przeciw nam. No i ta puenta, jak Państwo rozumieją, no ona właściwie nie dziwi w świetle wszystkiego, co było wcześniej, ale jesteśmy we wrześniu 42 roku, jesteśmy po wielkiej akcji w getcie warszawskim, po likwidacji getta lubelskiego, po wielkiej akcji tak zwanej w getcie lwowskim. No, już kończę. Dobrze, ostatnia sprawa w takim razie, to będą wydarzenia z roku 43, już je naprawdę skrócę. W marcu roku 43, na miesiąc przed wybuchem powstania w getcie, jest posiedzenie Rady Narodowej po raz kolejny w Londynie. Schwarzbart jeszcze raz, po raz ostatni błaga o apel. Wiemy, że wiele jest faktów pomocy, wiemy, że wiele jest ofiar polskich z powodu tej pomocy, ale sądzę, że byłoby wskazane, żeby apel ten do społeczeństwa został skierowany. Jeszcze raz musi się ustosunkowywać do oskarżenia o zdradę i żydokomunę, musi tłumaczyć, że to nie jest sprawa egocentryzmu, że skala cierpień jest wielka, prawda? No, przeczytanie tego tekstu jest absolutnie wstrząsające i tego rząd to wszystko musi wypowiedzieć. Po nim Szmulzygiel, bo im, czyli reprezentant bundu, to jest to najsłynniejsze, właściwie bardzo często cytowane obok listu samobójczego. Jesteśmy na miesiąc przed samobójstwem Zygielbojma. Też wygłasza takie przemówienie i na koniec przeczytam Państwu odpowiedź pani Zofii Zaleskiej, która jest członkinią Rady Narodowej w ramach ze Stronnictwa Narodowego, z ramienia Stronnictwa Narodowego. No i rozumiem, że rozpoznają Państwo w tych słowach coś, co Państwo dobrze znają i słyszą wokół siebie. A pani Zaleska mówi tak. Przemówienie pana Schwarzbarda wywołało moje oburzenie i to oburzenie chcę dzisiaj uzasadnić i podkreślić. Mianowicie każdy z nas, kto czytał raporty z kraju, czytał i czyta ciągle szczegóły, jak Polacy stanęli tam murem przeciwko krzywdom Żydów. Ilu Polaków głowę dało za ratowanie Żydów? Czytam o tym, że dziesiątki Żydów zostało uwolnionych z getta, dostawało paszporty i pozostali kryci. A potem, ażebyśmy słyszeli w dalszym ciągu, że przedstawiciel żydostwa polskiego żąda, ażeby rząd wydał odezwę wzywającą kraj do ratowania Żydów. Gdybym była w tej chwili w kraju, mam wrażenie, byłabym oburzona. Gdyby mnie jeszcze nawoływano do czynienia tego, za co moi najbliżsi płacą głową już. Jeżeli ktoś już to czyni, nawoływanie go do tego jest obrazą i krzywdą. Zamiast apoteozy polskiego narodu w kraju, my słyszymy ciągle o zarzutach antysemityzmu, to co mnie boli, co oburza i przeciw czemu protestuję. No jak Państwo rozumieją, ta odezwa nie została wydana. Nawet w 43 roku, nawet w marcu 43 roku. Najprostsza możliwa, bo naprawdę to, czego oni się domagają, to jest powiedzenie, żeby nie pomagać mordercom i w miarę możliwości pomagać mordowanym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście wydaje się, że ten motyw pomocy Żydom, tak, i pomocy, a przede wszystkim zaangażowania rządu londyńskiego, który pomagał jak mógł, jest szczególnie mocno eksploatowany i dzisiaj, ale i wówczas. Dzisiaj na sali jest z nami Bożena Kew, która jest autorką takiego bardzo dobrego sformułowania o zestawie z drzewkiem, a mianowicie ilekroć jest mowa o sytuacji Żydów w czasie wojny i stosunku Polaków do tej sytuacji, to wyjeżdżają taki jakby zestaw obowiązkowy. W Polsce obowiązywała kara śmierci za pomaganie Żydom. Mamy najwięcej sprawiedliwych i najwięcej mamy drzewek właśnie w Yad Vashem, a rząd londyński pomagał jak tylko mógł.
No więc jest tekst historyka IPN-u Marcina Urynowicza o tym o finansach, które szły z rządu londyńskiego do Żegoty i okazuje się, że ten tekst jakby wiele obnaża i wiele daje do myślenia, mianowicie choćby tyle, że większość sum, które szły na ten cel finansowania Żegoty, pochodziły przede wszystkim ze zbiórek wśród różnych społeczności żydowskich, że przekazywano te pieniądze nie w dolarach, ale po przeliczniku niemieckim, w lokalnej walucie, która miała się do kursu czarnorynkowego, gdyby Żydzi mogli spieniężyć te pieniądze w kraju na czarnym rynku, jak 1:10, tak? Czyli dostawali 10% tego, co mogliby dostać, gdyby wymieniali pieniądze w oryginalnej walucie. Zresztą Urynowicz pokazuje, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jeżeli to był Polak, to jakby te subwencje rządu krajowego były znacznie wyższe niż w sytuacji, kiedy był to obywatel polski żydowskiego pochodzenia, chociaż oczywiste jest, że jego sytuacja była niewspółmiernie trudniejsza, tak? I potrzeby ratowania życia, które przekładały się zwyczajnie na sytuacje finansowe, były również niewspółmierne. Ale jeżeli już mowa o sprawiedliwych, to rzeczywiście jakby współcześnie jest to temat, który niesamowicie angażuje dyskurs publiczny. Ostatnio mieliśmy do czynienia z dyskusją na temat pomnika upamiętniającego polskich sprawiedliwych, a przede wszystkim jego lokalizacji na Umschlagplatzu. No i oczywiście jakby ta polityka historyczna współczesna koncentruje się oczywiście również wokół ekspozycji Muzeum Historii Żydów Polskich, a zwłaszcza jego części powojennej, bo o tym do tego tematu właściwie zmierzamy, a mianowicie do polityki historycznej dotyczącej historii powojennej. I teraz pytanie, jak można scharakteryzować pokrótce te współczesne konflikty, a przede wszystkim stawki w grze o wizerunek polskiej większości? O co toczy się spór, krótko mówiąc? O co chodzi? Pytanie do Heleny Dattner. To znaczy, dużo powiedzieliście panowie i ty Kasiu. Znaczy w ostatecznym rachunku pewnie spór się toczy o to, o co zawsze, znaczy o wizerunek społeczeństwa większościowego. I tutaj to jest jakby rzecz oczywista, prawda? Ale myślę, że może warto sobie powiedzieć, jaki jest ten wizerunek i dlaczego to jest tak rozwalające właściwie całą rozmowę, tak? Każdą rozmowę, która zaczyna się toczyć o Polakach i Żydach. I tutaj pozwolę sobie przywołać takie dwie kategorie, które utworzyli i posługują się nimi psychologowie społeczni. Kategoria, są one bardzo obrazowe i coś nam powiedzą, mianowicie jest taka kategoria kolektywnego narcyzmu, który jest jakby symetryczny wobec osobowości czy indywidualnego narcyzmu. I ta kategoria, jak to narcyz, prawda? No narcyz jest to ktoś w sobie zakochany, ale jednocześnie siebie niepewny, prawda? I można powiedzieć, i to bardzo dobrze ilustruje ta ostatnia afera z panem z FBI, z panem Kulejem, który wygłosił przemówienie, jakiego chyba nigdy żadna osoba publiczna w Polsce nie wygłosiła. Znakomite przemówienie po prostu, po czym rozpętała się znana nam histeria z udziałem najwyższych władz państwowych. Tak? I co tutaj ma do rzeczy opis, znaczy ta kategoria narcyzmu kolektywnego. Otóż to jest obraz nasz polski, prawda? Jest obrazem idealizującym. Jesteśmy znakomici i bez skazy. Jednocześnie podszyty jest nieartykułowaną nigdzie niepewnością, nigdzie i nigdy, prawda? Wobec tego jest niesłychanie łatwo podatny na zranienie i to zranienie wywołuje bardzo ostre reakcje, prawda, wobec swoich krytyków, reakcje wrogości. Czyli to jest taki narcyz kolektywny, jednocześnie bardzo niepewny i szukający potwierdzenia, jak to narcyz, którego nigdy nie dość, prawda, i stąd jakby te nieustające wysyłane w stosunku pod adresem Żydów, takie, prawda, sygnały, powiedzcie nam, jesteśmy znakomici, bo i tak dalej, i tak dalej. I drugi mechanizm, który warto tutaj przywołać, zanim powiem coś o polityce historycznej i jej takim poznawczym centrum, jest coś, co psychologowie społeczni nazywają skrajnym błędem atrybucji. Jak zwał, tak zwał.
Ale chodzi o to, że i to są, prawda, znaczy to są jakby te, za tym idą eksperymenty społeczne, ale niezależnie od ich rezultatu, to wydaje się, że ta kategoria rzeczywiście coś istotnego nam mówi o relacjach międzygrupowych. Otóż jest tak, że kiedy nasza własna grupa, grupa, z którą się identyfikujemy, robi coś, co niekoniecznie wydaje się nam bardzo piękne, to mamy tendencję do poszukiwania wyjaśnień obiektywizujących, prawda? No ta słynna kara śmierci. Nie mogliśmy Polakom pomagać, zestaw numer jeden w zestawie z drzewkiem była kara śmierci, prawda? To jest ten nieustająca fraza, która się pojawia. Natomiast jeśli to dotyczy grupy innej, grupy obcej, na przykład Żydów, to mamy tendencję do wyjaśniania ich zachowań, które nam się nie podobają, nie poprzez obiektywizujące zauważenie splotu okoliczności, które mogłyby prowadzić do tego, co ta grupa robi, tylko do poszukiwania jakby, prawda, takich wewnętrznych, można powiedzieć, organicznych, istotowych cech, które w ogóle nie trzeba wyjaśniać, prawda? I ta cała sprawa z tym, że Żydzi pomagali bolszewikom na wschodzie i zdradzili polskie interesy. Tak? Dlaczegoż oni to zrobili? No, nikt nie kusi się o wyjaśnienie, prawda, z sytuacją Żydów i ich położeniem ogólnym, dyskryminacją, o której tutaj była mowa, tylko ze swojej istoty, prawda? Żydzi mają tę cechę, że szkodzą w szczególności nam, Polakom, i wydaje się, że mając jakby przed oczyma czy w głowie te dwa mechanizmy, możemy też sobie różne rzeczy no jakby wyjaśnić czy też ładniej opisać. I teraz jeśli chodzi o mechanizm, prawda, mechanizmy psychospołeczne, jeśli chodzi o mechanizm poznawczy, który ma tutaj jakby dużo, któremu dużo zawdzięczamy, tak, to można powiedzieć chyba bez obawy wielkiego błędu, że podstawowym elementem polityki historycznej współczesnej jest antykomunizm. Na dodatek jest to, znaczy chyba nie trzeba mówić na dodatek, prawda? Znaczy to jest to, o czym mówię, jest na szczęście już bardzo elegancko opisywane. I ten antykomunizm, prawda, no jest oczywiście, cała ta formacja jest opisywana w niesłychanym uproszczeniu i na ogół po prostu utożsamiana albo wprost, albo w domyśle ze stalinizmem, prawda, czy dokonuje się takiego skrótu, takiego wyabstrahowania niezwykle no, tutaj wygodnego. I gdyby się zastanowić nad cechami owego dyskursu antykomunistycznego, które są przydatne do wyjaśniania tego, co się o Żydach mówi, co się myśli, jak się traktuje. I za chwileczkę przejdę do zastosowania tego w Muzeum Historii Żydów, czyli w Polinie. To można by pewnie mówić tak, no, że ten dyskurs antykomunistyczny w sposób oczywisty eksterioryzuje zło, jakim był komunizm, czyli projektuje ich na innych, a na kogo? No oczywiście na Żydów. I tu mamy figurę Żydokomuny, która no, pełni niezwykle rozległe i niezwykle pożyteczne funkcje społeczne. Tak? Poczynając od tego, że na naszym pięknym, narcystycznym obrazie no, nie ma tej skazy, że to my byliśmy tymi komunistami, prawda? Bo wystarczy zrobić taki prosty eksperyment myślowy, no spróbujmy podać nazwiska ważnych działaczy PRL-owskich, którzy nie są Żydami, a których się określa mianem komunistów, prawda? No Moczar, ale o Moczarze nie powiemy, że był komunistą zapewne, prawda? To są wyłącznie nazwiska żydowskie, prawda? Chociaż niewątpliwie nie jest to historyczna prawda, że Żydzi tutaj stanowili jakąkolwiek dominantę. Więc eksterioryzacja zła i tutaj przy tej postaci Żydokomuny, czy tej figurze, prawda, stylistyczno-myślowej i analitycznej, bardzo rzeczywiście szeroko używanej, też pojawia się kategoria, z którą ja muszę się przyznać, ja do pewnego czasu też nie zdawałam sobie sprawy z tego, co mówię. Mianowicie mówi się o nadreprezentacji, prawda? No oczywiście, że Żydokomuna, proszę Państwa, no przecież ci Żydzi byli w tym ruchu komunistycznym nadreprezentowani. No i tutaj naszym obowiązkiem jest jednak poddać refleksji, prawda? Co to znaczy nadreprezentowani, jeżeli się mówi, że Żydzi byli nadreprezentowani? Znaczy ze swojej istoty, prawda? Że robili coś, co jest dla nas złe i szkodliwe, tak? Bo nie mówimy o nadreprezentacji zielonookich czy nie wiem, powiedzmy robotników czy jakiejś innej kategorii, która nam przyjdzie do głowy, prawda? Jest to kategoria, która jest jakby wtórna do założeń, które przyjmujemy dotyczących Żydów. Ja mówię w bardzo dużym skrócie, oczywiście w pewnym uproszczeniu, ale
o złości żydowskiej. Tak? Czyli to jest eksterioryzacja zła. Drugą taką cechą tego dyskursu komunistycznego, przydatną do analizy tego, co się na przykład wydarzyło w Muzeum POLIN, no jest założenie o tym, że społeczeństwo, my wszyscy, my Polacy, naród polski, prawda? Kategoria społeczeństwa pojawia się znacznie rzadziej albo prawie w ogóle. My, naród polski, wszyscy i zawsze walczyliśmy z komunistami. Wobec tego za zło wyrządzone Żydom w czasie panowania komuny odpowiada wyłącznie władza. I taka jeszcze cecha, że ci wszyscy, którzy są, którzy nie uczestniczą w dyskursie antykomunistycznym, są oczywiście wykluczeni ze wspólnoty, prawda? Bo to jest bardzo mocne utożsamienie wspólnoty, która musi w sposób oczywisty. Tutaj ta oczywistość i naturalność, prawda? No któż z nas nie jest antykomunistą, prawda? No tylko ci, którzy są na zewnątrz wspólnoty i na zewnątrz wszystkiego. Że ci, którzy, że ci wszyscy, znaczy teraz odwrotnie, ci, którzy są, ci, którzy z komuną walczyli, są etyczni, moralni na mocy definicji i żadna skaza się ich nie ima. I teraz jakie to ma, jakie to, co mówię, ma zastosowanie w, no, w praktyce, jakby to powiedzieć, wystawienniczej Muzeum POLIN. Otóż nie zgodzono się, i to po bardzo długiej dyskusji z wybitnym i wcale nieprawicowym polskim historykiem. Bo właśnie ten dyskurs antykomunistyczny, to jest bardzo charakterystyczne i bardzo ważne, wcale nie jest, prawda? Gdybyśmy chcieli powiedzieć, do jakiego skrzydła, do jakiego spektrum ideowego on przynależy. No wcale nie tylko do prawicy, prawda? To jest po prostu dyskurs mainstreamu, dyskurs absolutnie oczywisty przez swoją oczywistość, no, prawda? Penetrujący szerokie kręgi społeczne. Więc ten właśnie zupełnie nieprawicowy historyk nie zgodził się na sformułowanie, że Żydzi po wojnie, ci, którzy zostali w Polsce, znakomita większość wyjechała, spodziewali się i oczekiwali ustroju sprawiedliwego. Mieli do tego, jak wiemy, bardzo mocne podstawy. Nie, proszę pani, nie można użyć takiego sformułowania, ponieważ ten ustrój był niesprawiedliwy, był straszny, a moja ciocia cierpiała w ubeckich kazamatach, prawda? Znaczy naprawdę, bardzo wybitny historyk. Więc jeszcze dochodzi do tego oczywiście ta, prawda, jakby naddatek czy dodatek. No tutaj własna historia własnej rodziny, ale też przez nic nie żadną myślą nie omieciona, prawda? Dalej, wiadomo, że podziemie antykomunistyczne, które nazywane jest teraz żołnierzami wyklętymi, było antysemickie w całości, można powiedzieć, w stopniu nie ulegającym żadnej wątpliwości. Nie pozwolono nam większość tego antykomunistycznego i antysemickiego podziemia w pewnym momencie, znaczy to była formacja Winowska, tak? To była formacja Pałakowska zresztą. Oni stanowili tą główną, jakby to powiedzieć, masę. I wobec tego najwięcej ulotek antysemickich, jakimi badacz może dysponować, i historyk w sposób naturalny pochodzi z tej właśnie organizacji, wykreślono nam podpis pod tą, prawda, są ulotki winu. Pozwolono na jedną ulotkę, ulotkę antykomunistyczną, prawda? To znaczy dlatego, żeby nie piętnować, też zarzucano nam obsesję antywinowską, żeby nie piętnować winu, żeby też poprzez win, broń Boże, nie, no jakby, prawda, samego sprawy AK, bo była to niewątpliwie formacja, no, która z AK jakoś się nie wywodziła, nie chcę powiedzieć, że wszyscy AK-owcy byli, wiadomo. I trzecia rzecz, mianowicie cały naród był przeciwko komunistom, to jest jasne. Za zło w PRL-u odpowiadają wyłącznie komuniści. To bardzo ładnie wyszło przy okazji marca. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że znakomita większość Żydów wyjeżdżała z Polski w marcu z głębokim przekonaniem, że wygnała ich oczywiście władza, prawda, w sensie no dosłownym. Ale nie mogą tutaj też być, ponieważ spotkali się w znakomitej większości z obojętnością, prawda?
z całkowitą obojętnością, z tym przechodzeniem na drugą stronę ulicy i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego myśmy pozwolili sobie na cytat, tak? Muzeum stoi na cytatach, to jest też zresztą jego i moc, i wielka słabość z całą pewnością. Na cytat akurat z Zygmunta Herca, tego z Kultury Paryskiej, który w liście do Giedroycia napisał, no właśnie stało się to, co się stało, wszyscy tutaj, społeczeństwo i władza spotkali się, choć deklaruje się, czy sądzi się, czy uważa się, że między władzą a społeczeństwem istnieje głęboki rozdział. Nie zgodzono się na taką, jakby to powiedzieć, prawda, na taki ogląd sytuacji i zamieniono to na cytat neutralny, na cytat z Rakowskiego, który miał też lepsze i bardziej dosadne momenty, który mówi po prostu o tym, że antysemityzm jest faktem politycznym i moralnym, prawda? No, też dobrze, bo mogłoby i tego nie być, ale to się właśnie pojawiło. I teraz tak, i ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. To wszystko poza tym, znaczy tak, poza tymi mechanizmami poznawczymi, psychologicznymi, o których tutaj mówiłam, które są dość przejrzyste i dość oczywiste, powodują też w swoim ostatecznym czy przedostatnim rachunku odebranie głosu Żydom. To znaczy to widać w tym, co zrobiono z tym listem Kuleja, prawda, z tego faceta z FBI, który napisał i powiedział rzeczy, których się tutaj nigdy nie usłyszy. I on mówił o Żydach, tak? Mówił o ich samotności, mówił o mechanizmach. A to jest taki tekst arendowski, wszystko jedno. W każdym razie mówił niewątpliwie o Żydach, prawda? I ta cała dyskusja nad nim skupiła się na polu polskim, prawda? To znaczy to była ta nieustająca histeria na temat tego, że tutaj skrzywdzono Polaków. Natomiast o czym on pisał, prawda? Znaczy ten jego przedmiot, jego wystąpienia był po prostu kompletnie nieważny, prawda? Kiedy mówi się w Muzeum Historii Żydów, odmawia się możliwości powiedzenia, że Żydzi spodziewali się ustroju sprawiedliwego, ci, którzy zostali, nie wszyscy, którzy wyjechali, nie spodziewając się niczego w tym kraju, a świadectwa bardzo mocne, tak, i świadectwa indywidualne, i świadectwa polityczne mówią o czymś zupełnie innym, to znaczy bardzo zwyczajnie zabiera się i odbiera się głos i tak dalej, prawda? Czyli to poza tym, że nie sposób przejść na pole dyskursu, tak, nie sposób wymieniać argumentów, ponieważ tutaj ta obrona neurotyczna, tak, narcystyczna obrona dobrego imienia nie pozwala wejść na płaszczyznę jakkolwiek racjonalną, ponieważ bardzo dobrze są wykształcone mechanizmy odpierania, tak, to znaczy odpierania faktów, o czym teraz tutaj nie mamy czasu mówić, tylko można zauważyć, no, że przecież w sferze faktów przez ostatnie kilkanaście lat posunęliśmy się bardzo, prawda, faktów dotyczących wojny i powojnia. To nie jest wiedza w tej chwili nieznana, natomiast z tego bardzo niewiele wynika, prawda? To znaczy społeczeństwo, naród, przewód myślowy, polityki historycznej wypracował fantastyczne mechanizmy, które natychmiast tę wiedzę jakby oddalają, prawda? Znaczy to już jest następna sprawa. To wszystko. Dziękuję bardzo i rozpoczynamy dyskusję. Jeśli chcą Państwo też zabrać głos, to bardzo proszę się zgłaszać i przedstawiać. Proszę Państwa, zaczniemy od tego, że Państwo między sobą będą dyskutować. Dyskusja z Panem, tylko taka puenta, to znaczy jest też taki historyczny mit, że no społeczeństwo w II Rzeczpospolitej było antysemickie, ale państwo zachowywało pełną neutralność, albo, prawda, znaczy, że nie sposób mówić o antysemityzmie państwa. No myślę, nie wiem, czy pan się zgodzi, że to jest sposób oczywisty, niestety nieprawdą, prawda? Znaczy jeden fakt podam, poza tym, że to wszystko, co działo się na uczelniach, robili urzędnicy państwowi. Uczelnie miały sporą autonomię, ale profesorowie uniwersytetu byli urzędnikami państwowymi. I kontrola postanowień, prawda, czy tego, co się działo na uczelni Ministerstwa Oświecenia Publicznego istniała. Ale druga rzecz i drobny fakt bardzo, bardzo poruszający, jak powstało państwo polskie, to rok później państwo polskie zwolniło 3000 kolejarzy, którzy za Franciszka Józefa pod zaborem
pod zaborem austriackim byli urzędnikami państwowymi, prawda? To była jedna z pierwszych posunięć, to tylko gwoli takiej i spółkach państwa, kolejarzy Żydów, oczywiście 3000 ich było, w spółkach Skarbu Państwa Żydzi pracować nie mogli, tak? I to są też fakty absolutnie powszechne i też no, trzeba tutaj jakby dopowiedzieć, prawda, o roli i sposobie myślenia i działania inteligencji polskiej, prawda? To znaczy nie tylko Rady Wydziałów uchwalały getto łowkowe, profesura Polska, ale też paragraf aryjski inteligenckich par excellence organizacji lekarskich, adwokackich, inżynierskich. No to jest właśnie coś, o czym trzeba pamiętać. A do ciebie to właściwie taka drobna, prawda, zupełnie rzecz. Mianowicie no, z tym biuletynem informacyjnym to nie jest niestety tak dobrze, tak? To znaczy tu bym niestety się nie zgodziła, aczkolwiek nie śledziłam jakby, prawda, tego, co biuletyn informacyjny Pyszewska-Mińskiego redagowany, również przez Bartoszewski był w redakcji, to ja zajmowałam się tym, co biuletyn pisał w okresie powstania w getcie. I tam są rzeczy absolutnie haniebne, prawda? Znaczy absolutnie haniebne, no więc... To ja może, jeśli można, podejmę, co prawda już państwo mają mówić, ale tak, to miała być druga puenta, gdyby został czas. Ale rzeczywiście, tak, to ja mam fragment tego artykułu. On jest straszny, ale właśnie dlatego... że jakby zależy, też podejmując trochę to, co mówiła Helena Dattner, to przeciwstawienie jest pewnym elementem obronnym i myślę, że nie do zlekceważenia. Taki dyskurs, który każe nam mówić, że jeśli już dochodzi do aktów antysemickich, to motłoch robi. Motłoch i margines to są takie dwie kategorie, prawda, które pozwalają to jakoś skontenerować i zagospodarować. Chyba już dużo argumentowaliśmy na rzecz tego, że ta strategia nijak ma się do faktów. Natomiast rzeczywiście jest tak, że z jednej strony rzeczywiście mamy do czynienia z tą produkcją właśnie tej wykluczonej resztki w państwie narodowym, a z drugiej strony ten model polityczny, o którym jakoś starałem się mówić, on zawiera w sobie jeszcze jedną bardzo istotną komponentę, to znaczy no te kwestie umierania, brania udziału w wojnie, obywatelstwa, które jest związane z braniem udziału w wojnie. Jednym z podstawowych argumentów, już o tym nie było czasu mówić, antysemickich dystrybuowanych przez rząd jest to, że Żydzi są bierni, że nie stawiają oporu, że nie walczą, bo oczywiście nigdy nie walczą i nie potrafią walczyć. I rzeczywiście wywołany przez Helenę, ja przeczytam państwu fragment właśnie z biuletynu tego artykułu, który ukazał się 29 kwietnia w związku z powstaniem. I mi się wydaje, że właśnie fakt, że to się ukazało na łamach biuletynu, nie jakiegoś szańca, tylko na łamach biuletynu, jest tutaj szalenie istotny i właśnie tym bardziej przerażający. A brzmi ten artykuł tak. Dotychczas obcy obywatele z getta nareszcie stali się nam bliscy. Oczyścili się wobec historii. Z bronią w ręku bronili swojego życia. Dotychczas bierna śmierć mas żydowskich nie stwarzała nowych wartości, była bezużyteczna. Śmierć z bronią wnieść może nowe wartości w życie narodu żydowskiego, nadające męce Żydów w Polsce blask orężnej walki o prawo do życia. Walczący obywatele państwa polskiego zza murów getta stali się bardziej zrozumiali społeczeństwu stolicy niż bierne ofiary bez oporu dające się wlec na śmierć. I to jest biuletyn, czyli naprawdę najbardziej, bo tu się chyba zgodzimy, że jednak najbardziej jakby takie wychylone, prawda, pismo tej Polski podziemnej. I tu jakby właśnie wydaje mi się, że trzeba koniecznie chwycić cały ten mechanizm, całą tę maszynę, która pozwala wyprodukować taki tekst w takiej sytuacji.
Zresztą charakterystyczne, że prasa podówczas i przypuszczam, że nie tylko prasa, ale jakby trudno byłoby ten fakt zbadać i uchwycić, absolutnie unikała sformułowania czy słowa powstanie. Tak? To były zamieszki, to były rozruchy, to były różne rzeczy. Słowo powstanie było zarezerwowane do innego repertuaru pojęć historycznych, tak? Czy historiozoficznych. Powstanie jest dla jakby szlachetnej, czy nawet wręcz szlacheckiej historii, tak? I jakby zupełnie nie może przysługiwać, nie ma takiej dystrybucji pojęć, która umożliwiłaby mówienie o powstaniu w getcie. To jest jedna charakterystyczna rzecz. A druga, skądinąd, przypomina mi się w tym momencie książka Krystyny Kerstenowej, Anatomia półprawd, i zwłaszcza ten jej fragment, który ona mówi o jakby niedopuszczeniu do armii Andersa obywateli żydowskich. Tak? Zresztą książka dość charakterystyczna, znaczy zakładająca jakieś takie symetrie, win, przewin i jakby mająca różne założenia z mojej perspektywy, nie do przyjęcia, tak, pojęciowe, ale ukazująca bardzo dobrze taki mechanizm podwójnego myślenia, że z jednej strony Żydzi są ci inni i mamy ich w pogardzie, ponieważ oni nigdy nie walczą, ale ponieważ nigdy nie walczą i mamy ich w pogardzie, to nie przyjmiemy ich do armii, kiedy się o to starają. Tak jakby jest ten mechanizm wykluczenia widoczny na wierzchu, zresztą niestety Kerstenowa jakby nie w pełni go analizuje, on jej umyka, ale powiedzmy, że fakty, które rekonstruuje, dają się obejrzeć dość jasno i cały ten mechanizm tego zjawiska. Mnie bardzo zastanowiło też, Helena, to, o czym mówiłaś, że jakby niemożliwe jest oddanie tego głosu, tak? I to jest widoczne zwłaszcza w tych współczesnych dyskusjach dotyczących już powojnia, czyli historii PRL-owskich. No właśnie chociażby to, tak? To opowiadałaś w wywiadach o tych naciskach na to, żeby TSK-Rzet nie było zbyt wiele na przykład. Tak jakby niemożliwość opowiedzenia głosem żydowskim, czy z perspektywy żydowskiej o jakby historii tego czasu, tak? Zawsze musi się pojawić, oczywiście w kontekście i w horyzoncie jest zawsze motyw żydokomuny i obrona przed tym zarzutem, i mianowicie taka próba powiedzenia, ale jednak żydokomuna jest fałszywa w tym sensie, że komuniści nie byli Żydami. To jest taki motyw charakterystyczny za Astrykowskim powtarzany, prawda? Społeczeństwa żydowskiego nie była komunistą. Prawda? I jakby to jest takie nieustające żonglowanie i rzeczywiste niedopuszczanie absolutnie do głosu tych, którzy za komunistów się uważali, którzy mogliby wiele nam powiedzieć, tak? Tak. Znaczy tu jeszcze to jest inny wątek, ale też jakby zupełnie inny wątek, ale też wątek Żydów, którzy mówią głosem większości, prawda? Czyli krótko mówiąc, mniejszość, która przejmuje dyskurs większości, i to rzeczywiście jest bardzo charakterystyczne, i o tym pisały autorki listu w sprawie sprawiedliwych, to znaczy Bożena Kef i Elżbieta Janicka. Analizując ten mechanizm, który rzeczywiście bardzo wzmacnia dyskurs większościowy, ponieważ zawsze można powiedzieć, że oto sama mniejszość, sami Żydzi przecież tak chcą i tak uważają, prawda? Trzeba jasno powiedzieć, że ten pomnik sprawiedliwych, którego geneza jest taka, że po prostu okolice kancelarii prezydenta od dawna, prawda? O tym pisze i mówi Jerzy Halberstadt, ale to też na własnej skórze myśmy ćwiczyli, no jakby naciskała, i bardzo to z powodów owego dyskursu, o którym to cały czas mówimy, ten pomnik w tym miejscu był bardzo pożyteczny, pożądany, wręcz dla niektórych konieczny. I potem bardzo łatwo udało się przekonać jakąś część, prawda, no jakichś Żydów, którzy mówią tak, tutaj wystawimy pomnik naszym wybawcom, prawda, naszym wybawcom, i argument, że no większość jednak tej opinii, która żydowskiej, która by zechciała czy odważyła się artykułować myśli zupełnie coś innego, myśli, bo czuje, bo takie były doświadczenia, prawda, więc sprawa przejmowania głosu większości przez mniejszość i w ten sposób umacniania, wzmacniania dyskursu większości, również w kwestiach dotyczących tej mniejszości. To jest mechanizm zupełnie diabelski, ponieważ bardzo wzmacnia i bardzo utrudnia, jakby to powiedzieć, prawda, prawdziwą rozmowę historyczną, czy w ogóle wszelką. Zachęcamy Państwa do dyskusji. Jeśli ktoś chce właśnie zabrać głos, to bardzo proszę o przedstawianie się również. Grzegorz Pluszyk.
Ja mam takie pytanie, znaczy nie jestem w stanie ocenić na ile. No tutaj był odczytywany ten, przedstawiony jako haniebny artykuł i broń Boże, oczywiście nie zamierzam go bronić z jakichkolwiek przyczyn. Natomiast jeżeli to rzeczywiście jest raczej anomalia, w sensie tego, jak brzmiał ich przekaz, to zastanawiałbym się, czy nie jest to, znaczy równie symptomatyczne, co odbiór haniebny, czy nie jest to próba odwołania się właśnie do tej antysemickiej części społeczeństwa i wymuszenie jakiegoś takiego, nie wiem, no, egzystencjalistycznego momentu przełomowego, kiedy ten wizerunek żydowski się jakoś tam przewartościowuje i teraz jednak warto jest ich bronić. Znaczy nie wiem, czy po prostu nie próbowano czegoś takiego osiągnąć. No ale to jest jakby zależne oczywiście od tego, co było opublikowane wcześniej i później. I nie wiem, czy dużo zmienia. Dalej pozostaje to mocno symptomatyczne, tak? Jeżeli trzeba było się takich chwytów chwytać. No tak się też takim argumentem się tłumaczy ten protest Zofii Kossak-Szczuckiej, prawda? Bo myślę, że tutaj to naprawdę jednak pracuje ta maszyna heroiczna. To znaczy naprawdę ta maszyna produkująca człowieka dopiero w pewnym akcie, prawda, czynu zbrojnego, którym on się zapisuje, przecież tam jest napisane, że zyskali sobie prawo obywatelstwa, prawda? Prawo do życia w ogóle sobie zyskali w ten sposób, umierając w ten sposób, zyskali sobie prawo do życia. Więc myślę, że tu niestety ta maszyna mówi autorem tego artykułu, prawda? Oczywiście pewnie jest jakąś, no bo to napięcie chyba wyszło, prawda? Że trudność, realna chyba trudność historyczna polega na tym, że tutaj ten dyskurs polityczny, nazwijmy go, produkuje pewną świadomość społeczną, a następnie tę świadomość uznaje za swoje uzasadnienie. To bardzo wyraziście widać. My nie możemy inaczej, bo społeczeństwo jest antysemickie. Prawda? Skąd wiemy, że jest antysemickie? Bo właśnie mówimy w jego imieniu. Prawda? No i w związku z tym oczywiście to jest taka maszyna zamknięta w jakimś sensie, prawda? Która bardzo, bardzo też utrudnia ostatecznie jakąś taką uczciwą analizę no, tych właśnie jakichś postaw społecznych, prawda? To znaczy ostatecznie pytania, dlatego ja te kobietę cmentarną przywołałem, to znaczy to mi się wydaje, że my też padamy trochę ofiarą, ponieważ ostatecznie właśnie musimy się ustosunkowywać do tego dominującego dyskursu, to ostatecznie bardzo jest trudno uchwycić realne społeczne postawy tam na dole, prawda? To się wszystko zmienia od razu, po pierwsze w tę licytację narodową, to się od razu zapisuje do kategorii Polak dobry, motłoch, zły, prawda? I wszystko się jakoś szalenie upraszcza. Moje głębokie przekonanie jest takie, że rzeczywiście ten dyskurs z jednej strony, że ten dyskurs jest po prostu, tutaj Helena mówiła bardzo dużo i bardzo słusznie o tym, jak on jest zabójczy i morderczy dla mniejszości, ale on w jakimś sensie wydaje mi się jest również morderczy i zabójczy dla większości. Znaczy mam wrażenie, że naprawdę wszystkim nam by było łatwiej, gdyby można było powiedzieć, co się działo. Tak? I że naprawdę to by było lepiej, to znaczy, że ten szantaż, że oczywiście tu nie ma głosu mniejszości niewątpliwie, prawda? Ale zarazem na tę uniewinnianą większość, czy uświęcaną w ogóle większość, nałożony jest tak straszliwy szantaż, że właśnie powód, dla którego ten narcyzm jest, ten taki produkowany odgórnie narcyzm, jak mam wrażenie, jest tak czuły, jest taki, że tam pod spodem przecież wszyscy wiemy. I jest jakaś potrzeba, wydaje mi się, powiedzenia jak było, a zarazem rzeczywiście te maszyny językowe absolutnie to uniemożliwiają. W ogóle nie ma możliwości powiedzenia czegokolwiek, co by natychmiast nie zostało zagospodarowane, prawda, w ramach tego języka. Ja myślę, że dotknęłeś tu właśnie ciekawej kwestii, bo to rzeczywiście jest tak, że po latach my odczytujemy te teksty i właśnie tak nasze odczytanie jest właśnie, że to haniebne, że dopiero tutaj Polska podziemna zauważyła w ogóle Żydów, że tam chwyciła za broń. Rzeczywiście zresztą też dostarczaną, prawie niedostarczaną i bardzo, bardzo, bardzo skąpą, to racjonowaną przez AK. Ale może rzeczywiście można do tego być adwokatem diabła i rzeczywiście tak podejść tym tropem, o którym mówisz, że to była jakaś taka
forma pewnej rzeczywiście odwagi BIP-u, w ogóle zauważenie Żydów i zauważenie walki żydowskiej, bo w porównaniu z komentowaniem powstania w getcie przez inne pisma, na przykład pismo Stronnictwa Narodowego Walka, albo przez inne jeszcze bardziej skrajne Jutrzenka i tak skrajne pisma ONR-owskie, to rzeczywiście, gdzie w ogóle to powstanie było komentowane fatalnie, że to fatalnie, że Żydzi w ogóle jakieś mośki tutaj się nam tutaj właśnie panoszą i tak dalej, i to w ogóle co to jest, niszczą nam kamienie. Poza tym z większości relacji obserwatorów powstania w getcie, obraz warszawiaków wyłania się jednoznacznie negatywny, to znaczy warszawiacy żałowali tych domów, które miały być po wojnie, prawda, ich, a tutaj niestety przez tych Żydów, którzy chwycili za broń się palą. I to, że to jest ciekawa ta twoja uwaga, no i jeszcze jedno słowo, no zobaczmy, co się stało z tym powstaniem w getcie, prawda? Jak to powiedział niedawno zmarły, rok temu, znaczy powiedział rok temu, a niedawno zmarły profesor Bartoszewski, który był członkiem Żegoty, przecież to było arcypolskie powstanie, prawda? Także, no to... To znaczy, ja rozumiem, że mówiąc, że dzisiaj jest pogrzeb Bartoszewskiego, tak, więc oczywiście jest pewna taka... niezręczność, ale rozumiem, że mówiąc, że Bartoszewski powiedział, że to było takie arcypolskie, to jest dla ciebie rzecz dodatna, tak? Znaczy, że to dobrze świadczy o Bartoszewskim, nie. Że... Nie, to źle cię zrozumiałam, tak? Ale mogłam cię tak zrozumieć, bo też myślę, że to, co napisano w biuletynie o tym, że dopiero walka zbrojna spowodowała, że Żydzi jakby zostali przywróceni do ludzkości, tak, bo tak to, prawda, przedtem nie wiadomo, kim byli, teraz są jakimiś ludźmi. To był wątek, nie, to znaczy to był wątek bardzo powszechny, tak, oczywiście tam niektóre pisma sobie dodawały jeszcze właśnie, że kamienice nam niszczą, ale to, co jest bardzo charakterystyczne, że tutaj tak dość, powiedziałabym, unisono, bardzo różne pisma, znaczy z całego spektrum politycznego, od prawa do, nie wiem jak było, nie wiem co robi, jak pisma, prawda, komunistów, co gwardzista pisała, natomiast takie lewicowe, niekomunistyczne, dokładnie tak samo, tak? Teraz my możemy na tych Żydów zwrócić uwagę, oni po prostu zaistnieli. Przedtem kogo to obchodzi, tak, a teraz patrzcie, prawda? Znaczy, że to szło bardzo szeroko, bardzo głęboko i bardzo okropnie, powszechniej niż myślisz. To akurat sprawdzałam, tak? Ślady takiego myślenia, to znaczy, że ta walka zbrojna dopiero czyni obywatelem, tak, że jakby, no, tak, człowiekiem, nawet nie tylko obywatelem, ale człowiekiem, jest rzeczywiście, tak jak mówi Helena, szalenie powszechna, bo nawet w tekstach przywoływanej tu już Naukowskiej, jak przeczytamy przy torze kolejowym, początek tego opowiadania, to jest taki komentarz, powiedzmy, odnarratorski, jeśli nie odautorski, pojawia się taka opozycja między tymi, którzy bezwolnie idą do tej Treblinki, i to jest wyraźnie negatywna cecha, i tymi, którzy próbują coś zrobić, próbują się przeciwstawić, próbują przynajmniej wyskoczyć z pociągu, tak? I to są ci, którzy są ludźmi. Znaczy, to nie jest tak mocno tam zarysowana opozycja między ludźmi i nie ludźmi, tak? Ale jest to wątek, który się nieustająco powtarza, zresztą nie, jakby kiedy przypominamy sobie rozmowę Delmana z Hanną Kral, tak? Kiedy on cały czas wokół tego, tej opozycji bohaterstwa, niebohaterstwa, walki zbrojnej i niewalki zbrojnej, godności tych, którzy nie podejmują walki, czy są ludźmi, czy i tak dalej, jakby cały czas ten wątek powraca i był to ewidentnie temat, czy problem, który drążył tamtą świadomość. W taki czy inny sposób. Dla Edelmana to jest opozycja nie do przyjęcia, tak? Opozycja, z którą on walczy. Natomiast wydaje się, że była to rzeczywiście, była to opozycja absolutnie powszechnie podzielana w myśleniu ludzi, których antysemitami w żaden sposób byśmy nie nazwali, tak? Choćby Zofię Naukowską, która jest całkowicie na antypodach takiego sposobu ujmowania tematu. Ktoś jeszcze zgłaszał się do głosu, tylko nie widziałam. Józef Kwaterko. Chciałem się odnieść do wypowiedzi Heleny Dattner na temat po
polityki historycznej i stosunku do pomysłu postawienia pomnika dla sprawiedliwych na terenie wokół muzeum i na terenie dawnego getta. Otóż wydaje mi się, że troszkę demonizuje się ten dyskurs większościowy w stosunku do mniejszościowego, który wydaje się zdławiony przez większościowy w dwóch płaszczyznach. Jeżeli to jest kontinuum polityki historycznej państwowej, żeby nadać temu pomnikowi na terenie getta takiego wymiaru epicko-heroicznego, to ja się z tym zgadzam, że takie zawłaszczenie jest groźne. Natomiast wiele wypowiedzi na temat projektu uczczenia sprawiedliwych na terenie dawnego getta i wokół muzeum, które są, wiążą się ze zwykłą empatią, to znaczy nie wchodzą w dyskurs heroiczno-polityczny czy państwowo-twórczy polityki historycznej, ale są zwykłą reakcją na temat nie tyle zawłaszczania pamięci żydowskiej przez polonizację tej pamięci, tylko po prostu próbą jak gdyby zrozumienia istoty i ważności samej uczczenia tego właśnie na terenie wokół muzeum, na terenie dawnego getta. I co nie wchodzi znowuż w dyskurs wiktymizacji żydowskiej. Po prostu jest to odruch serca i pamięci. I z tym też się trzeba liczyć, że to nie jest dyskurs większościowy, ani nie jest dyskursem mniejszościowym, jest zwykłym dyskursem ludzkim, związanym z olbrzymią, jak gdyby, olbrzymą dozą empatii, docenienia bohaterstwa sprawiedliwych. Ja myślę, znaczy mogę powiedzieć o swoich reakcjach, kiedy dowiedziałam się o pomyśle, znaczy postawienia pomnika bohaterskich sprawiedliwych. No, to było dawno, tak? To było 6-7 lat temu może coś takiego. To muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona, naprawdę po dziecięcemu zaskoczona i zdziwiona, że ktoś może wpaść na taki pomysł, który wyrządzi krzywdę sprawiedliwym i Muzeum Historii Żydów Polskich. Myślę, że mówiliśmy tutaj dużo o roli dyskursu o sprawiedliwych i roli tego dyskursu w całości polityki historycznej. I nie chodzi tylko o wymiar bohaterstwa czy niebohaterstwa, tak? Tylko jakby rzecz jest znacznie szersza. Robi się krzywdę sprawiedliwym, ponieważ umieszcza się ich, jakby to powiedzieć prosto, tak? Znaczy to jest, myśl jest prosta. Sprawiedliwym, którzy byli sprawiedliwi, należy się wdzięczność i wszystko, co najlepsze na świecie. Nie ulega to wątpliwości. Ci z nas, którzy chcą postawić tam pomnik, uparcie abstrahują od faktu, że sprawa sprawiedliwych jest absolutnie uwikłana i stanowi dla polskiej myśli politycznej, czy dla polskiej myśli historycznej wręcz listek figowy. To jest dyskurs, co pan zapewne wie równie dobrze jak ja, który zaczął się dawno temu i ma genezę zupełnie paskudną, od której ja abstrahować nie mogę, ponieważ widzę kontynuację. To jest dyskurs marca 68. To jest dyskurs marca 68, prawda? To znaczy marzec 68 w ogóle był dla historyków pewnym paradoksalnym wydarzeniem, ponieważ tak naprawdę o wojnie i zagładzie zaczęto bardzo szeroko mówić w marcu 68, tylko w bardzo specyficzny sposób, prawda? To znaczy motyw żydowskiej niewdzięczności, lasu sprawiedliwych. Mój własny ojciec wydał książeczkę Las Sprawiedliwych. Ja nie mogę, wtedy byłam bardzo młodym człowiekiem, już wtedy nie mogłam zrozumieć, dlaczego on to robi. Nie dlatego, że
uważałam, że sprawiedliwym jako ludziom, jako jednostkom nie należy się wszystko, co najlepsze. Bo wielu Żydów było, ci Żydzi, którzy byli uratowani, to duża część tylko dlatego, że ktoś im pomógł, prawda? Tutaj byli uratowani. Ale że ten dyskurs jest nieczysty. On tworzy złą otoczkę wobec sprawiedliwych, ponieważ wikła ich w coś, co na pewno nie chcieli być uwikłani i służy zupełnie czemuś innemu, niż my byśmy chcieli. Tak? Jest rzeczą nieczystą przez kontekst, a szkodzi Muzeum Historii Polski, bo prawdę powiedziawszy dla mnie nie jest, znaczy to jest argument dla części z nas ważny, dla mnie nie jest decydujący, że tam powinna panować cisza. Tak? To jest ewentualnie z serii zawłaszczania rzeczywiście kolejnej przestrzeni, gdzie odgrywały się wypadki żydowskie przez nieżydowskie elementy, ale to jest jakby dla mnie nawet mniej ważne. To szkodzi Muzeum Historii Polski, Żydów, przepraszam bardzo, Polski może też szkodzi, ale inaczej. W ten sposób, że umieszcza to muzeum od razu w dyskursie i w polemice jakby, prawda, która osłabia. Żeby to muzeum było nadzwyczajne, czyste i wspaniałe, to umieszczenie tam pomnika sprawiedliwych od razu daje sygnał, że coś jest nie w porządku, prawda? Że to muzeum jest wciągnięte w dyskurs, który jest mu zupełnie niepotrzebny, prawda? Ponieważ dyskurs o sprawiedliwych, powtarzam, w Polsce nie jest rzeczą czystą, ani politycznie, ani bym powiedziała nawet niestety moralnie, tak? Wobec tego należy chronić sprawiedliwych przed takim pomnikiem w tym miejscu, żeby im nie wyrządzać krzywdy też. Tak, mówię to z pełnym przekonaniem. Idąc z tą logiką, można też zanegować ławeczkę z Janem Karskim koło Muzeum Historii Żydów Polskich. Ja bym nie widział tego tak bardzo makiawelicznie, tylko rozróżniłbym, i to jest ważne, czy to jest polityka historyczna, a wiem, że są tendencje takie, żeby nadać temu monumentalizm pewien państwowy, który jest kontinuum tej polityki, o której mówiliśmy. Ale rozróżniłbym właśnie od czystego, jak gdyby, ja wiem, jak to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało znów zbyt patetycznie, ale zadośćuczynienia i docenienia wagi tym spośród polskich rodzin Polaków, którzy właśnie byli tuż obok, za terenem getta, z którego wychodzili ci, którzy byli składzani na zagładę. Więc to jest ta granica przestrzenno-terytorialna, jest tak cienka, że ja bym tutaj nie widział jak gdyby kości niezgody. Getto, nie getto, że pomnik należy postawić poza gettem. To jest bardzo trudny dylemat jak gdyby do rozwiązania, bo trzeba w końcu podjąć jakąś decyzję, że taki pomnik jest bardzo ważny w Warszawie czy gdzie indziej również, że musi powstać. Natomiast nie widziałbym tego jedynie właśnie w kategoriach podkładania się dyskursowi większościowemu, bo idąc właśnie tym tropem, tym tokiem myślenia, odmówiłoby się postawienia właśnie ławki z Janem Karskim tuż obok. Tym, który wszedł do getta, wyszedł z getta, alarmował sumienie wszystkich narodów, więc to też jest bardzo, bardzo taki teren dosyć śliski, właśnie takie radykalne rozróżnienie tych rzeczy. To może ja, jeśli można, chyba... chyba rzeczywiście tutaj się skłaniamy my wszyscy do takiego przekonania, że ten teren getta mógłby być wolny również od ławeczki Jana Karskiego, to znaczy tam powinien chyba być tylko pomnik Rapoporta i to upamiętnienie wcześniejsze, bo to miejsce nie jest przypadkowe. To znaczy, jeżeli rzeczywiście uważamy, a ja uważałbym, prawda, że sprawiedliwi to są właśnie ci, którzy stanowią dla większości z nas niedościgniony wzór, to szybciej niechaj my Polacy stawiamy ten pomnik pod Sejmem, pod kancelarią premiera. Niechaj on nam przypomina, do czego nie dorastamy, jeżeli to jest dla nas ważne. Ale my go stawiamy na terenie getta dlatego, nie dlatego, że to jest dla nas ważne, tylko dlatego, żeby przypomnieć Żydom, żeby pamiętali.
to oni mają pamiętać, a nie my mamy pamiętać. No tak, i rzeczona zagra mocarstwo anglosaskie, które jak wiemy. No więc myślę sobie, że ten pomnik, to już jest moje zdanie, że ten pomnik jest absolutnie potrzebny, ale jeżeli on ma być szczery, to niech on Polaków kłuje w oczy, nas kłuje w oczy. Ja bym chciał, żeby posłowie wychodząc z Sejmu patrzyli raczej na Pomnik Sprawiedliwych niż tych tam żołnierzy, co sobie postawili. Wolałbym. Obawiam się, że to też niestety nie pomogłoby Sprawiedliwym, bo raczej mogłoby przyczynić się do jakiegoś deptania ich pamięci, biorąc pod uwagę, co ci posłowie robią, prawda? Ale to by było szczere, jeśli to jest rzeczywiście taki akt. Natomiast wydaje mi się, że postawienie tego na terenie getta, tego pomnika, jest wyrazistym komunikatem, że to my pokazujemy, że wy macie pamiętać i nie brykać. I w tym sensie nie da się tego chyba uwolnić, jakkolwiek pan ma rację, że te dyskursy się gdzieś zaplatają, ale w tym miejscu nie da się tego uwolnić od dyskursu, no tego właśnie, Helena mówi większościowego, ja bym wolał mówić politycznego. Rzeczywiście Helena wspomniała o takim zjawisku, które dobrze opisała Ela Janicka, o takim nieustającym wypieraniu, tak, tego, co mogłoby być miejscem pamięci, powiedzmy, tak, żydowskiej, i jakby nieustającym zawłaszczaniu przez tę pamięć, nazwijmy to taką heroiczną pamięć polską, właśnie w tym. I rzeczywiście wydaje się, że jest to niewątpliwie część tego procesu, ale też nie tylko o to chodzi. W całym tym sporze dookoła usytuowania upamiętniających sprawiedliwych, przede wszystkim nie wzięto pod uwagę tego argumentu, tak? To znaczy strona, która mówi o wdzięczności ofiar żydowskich czy ich potomków, tak? I która mówi o tym, że jest to najlepsza część narodu, która daje nam dobre świadectwo, nie bierze pod uwagę tego oto argumentu, że sprawiedliwi byli szalenie osamotnieni w swoich społeczeństwach, w swoim otoczeniu bardzo często, że oni raczej nie stanowią niczego, co charakteryzuje polskie społeczeństwo, czy nie są jego reprezentacją, ale raczej są wyjątkiem, można by powiedzieć, tak? I jakby niebranie tego argumentu właśnie autorek listu pod uwagę charakteryzuje całą tę dyskusję, ale też cały ten dyskurs dookoła, dyskurs, który możemy nazwać polityką pamięci, dookoła właśnie tego pomnika. I wydaje mi się, że rzeczywiście trudno tutaj oddzielić ten element polityki historycznej i powiedzieć, ale to jest sprawa zewnętrzna, weźmy pod uwagę wyłącznie głosy takie czy inne, bo ta dyskusja jest szalenie sterowana, tak? Jakby niektóre głosy są uciszane, nie daje im się wypowiedzieć do końca, nie podejmuje się ich argumentów po prostu, one nikną w pustce, co zresztą jest charakterystyczne dla większości dyskusji dotyczących roli czy postaw społeczeństwa polskiego czy polskich władz. Jakby te argumenty, tak jak powiedział Stefan, w pewnym momencie jakby trafiają w pustkę, jakby kończą się na niczym, tak? Ta wiedza jakby, zresztą jest to powtarzalny proces zresztą, tak? Jak weźmiemy pod uwagę to, co się działo w Polsce w latach 40., tak? Jaka była wiedza na temat i postaw społecznych, i zachowań, i faktów, i ona potem jakby zanika, zwłaszcza powiedzmy po... Ten proces jest skomplikowany, nie jest jednorodny, ale zanika już w latach, już w drugiej połowie lat 50., w latach 60. odradza się, ale właśnie na specjalnych prawach, i ona jest całkowicie wmontowana w tę politykę, czy w politykę pamięci. Może lepiej byłoby tak mówić, bo to nie jest tylko kwestia polityki historycznej władz po prostu, tak? Tutaj ciągle nam w tej dyskusji umyka element szalenie ważny, to znaczy oczywiście społeczeństwa nie możemy traktować jako jednego aktora, który przemawia jednym głosem, jasne, i nie przemawia jednym głosem w poszczególnych dziesięcioleciach, natomiast jest aktorem, który bez przerwy nam w tych rozważaniach umyka, może szkoda, bo kiedy mówimy o 68 roku i o roli władz i o wszystkim innym, to umyka nam ten kontekst nacjonalistyczny, który był po prostu kodem wówczas kultury polskiej. Jak prześledzimy to, co się działo w kinie, to, co się działo w literaturze w latach 60., to w ogóle taki narodowy konsens, czy narodowy sposób uprawomocnienia polityki dzieliła i państwo, czyli władza, i Kościół, kiedy myślimy o orędziu biskupów, tak? Jakby to jest jakby pewne pole polityczne i społeczne i kulturowe, w które grają wszyscy. Jakby rok 68 nie bierze się znikąd, ale przede wszystkim nie bierze się znikąd dyskurs wokół sprawiedliwych. Zresztą ten problem dosyć dobrze prześledził Tomasz Żukowski w swoim tekście o sprawiedliwych i o roli tego dyskursu. Jeśli można, ja dwie rzeczy jeszcze o tym pomniku.
Zupełnie przypadkiem, jak się o tym dowiedziałem, Itzhak Katzenelson, jest taki fragment pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie, który chyba stanie komentarz do tego pomnika. On pisze, że gdyby chrześcijanin był wtedy na miłej, to by zapłakał, ale nie było tam żadnego chrześcijanina. A no, ten pomnik dokładnie tam ma stać. Natomiast w tej kwestii właśnie umykania albo nie umykania społeczeństwa i może, bo jakoś tak czuję potrzebę podjęcia polemiki też z Heleną w sprawie tego wystąpienia szefa FBI. Nie, mój argument jest po prostu taki, cały czas usiłuję go jakoś wyrazić, ale mam poczucie, że nie robię tego najlepiej, że jednak właśnie ta struktura wykluczenia jest istotniejsza i w tym sensie ja bym powiedział tak, nie mam nic do zarzucenia temu, co powiedział szef FBI, poza tym, że był szefem FBI. To znaczy, szczerze mówiąc, ja bym wolał, żeby policjanci nie operacjonalizowali zagłady, tak jak wolałbym, żeby nie robili tego różni inni ludzie z władz politycznych. Mianowicie dlatego, że jak policjant mówi innym policjantom, prowadzi ich do Muzeum Holokaustu i mówi im, że ludzie są zdolni do każdej podłości, To nie jest projekt, który by mi najbardziej, znaczy jak policjant ich bierze, to ja bym chciał, żeby ten policjant zapytał, jak jest możliwe, że dzisiaj można strzelać bezkarnie do Afroamerykanina i go zastrzelić, jak jest możliwe, że można dzisiaj torturować Araba i po prostu go torturować, bo jest Arabem, bo jest właśnie poza tą granicą. Więc ja bym wolał, żeby policjant zadawał takie pytania, niż żeby taką pedagogikę z wykorzystaniem, to znaczy to wykorzystanie zagłady wydaje mi się potwornym nadużyciem, niezależnie od tego, że naprawdę gdyby to powiedział kto inny, co on mówi, to znaczy jeśli chodzi jakby o treść i o słynny fragment polski, to absolutnie tam się nic nie da zarzucić, ale właśnie wydaje mi się, że intencja tego wcale nie jest taka specjalnie czysta, kiedy on to mówi, a właśnie on nie chce zobaczyć tego, co jest tam szalenie istotne, to znaczy właśnie, znaczy jeszcze inaczej, da się zarzucić coś tej treści i właśnie to chce zarzucić. Nie o to chodzi, nie to jest problemem, że każdy człowiek jest zdolny do rzeczy strasznych. Nie tylko to jest problem, to też jest problemem, ale również jest problemem to, że system, w którym żyjemy, generuje tych, wobec których możemy dokonywać rzeczy strasznych. Możemy dokonać absolutnie wszystkiego i lubiłbym, żeby szef FBI zwrócił uwagę na ten drugi aspekt. Też ten pan pytał, jak to jest możliwe, prawda? Znaczy to jest pytanie, tak, więc ja rozumiem, tutaj znaczy jakbyśmy jeszcze chwileczkę porozmawiali, to by na pewno wyszły też różnice inne, bo kiedy pan mówił o stosunkach z Izraelem jako takich my, jako właśnie naszym listku figowym, to ja się zgadzam, ale dodałabym tutaj mocno, że chodzi o wizerunek Polski, prawda? Że Polska sobie czyści swoje niezbyt czyste sumienie na polu stosunków z Żydami przez stosunki dobre z Izraelem, który też ma w tym interes, ponieważ jest na arenie światowej osamotniony, ale nie wiem, czy gdybyśmy poszli dalej, to czy byśmy tutaj się zgodzili, no jakby, prawda, w pełni z oceną do końca, tak, oceną roli Izraela. Natomiast mój zachwyt, być może niepogłębiony refleksją, dotyczył tego, że rzeczywiście ten facet dla mnie wystąpił jako osoba publiczna, jako, prawda, znaczy i przez kontrast z naszym krajem, w którym nigdy żadna osoba publiczna, nawet ja myślę w Oświęcimiu, tak, albo w Auschwitzu, tak, 27 stycznia, chociaż wtedy jest jakaś dyspensa i różni ludzie coś mówią, prawda, potem już nie mówią, ale że tak chyba by też nie powiedział. I stąd być może mój niepogłębiony. Jeszcze mamy głosy z sali. To może jeszcze jedno takie a propos właśnie pomnika przy muzeum. Przyznaję się, że bardzo cenny jest głos tutaj pana i w dużej mierze się z nim zgadzam. Bardzo dobrze jest mi znana historia zagłady i dość dogłębnie, więc myślę, że może sobie nie daję legitymacji, ale zapewniam, że to jest jakiś taki, jakąś wiedzę w tym zakresie posiadam. Natomiast zastanawia mnie, czy właśnie nie można tego pomnika, budowy tego pomnika w tym określonym miejscu wykorzystać
do zmiany tego dyskursu. Teraz zaraz powiem, o co mi chodzi, ponieważ mam wrażenie, że żeby zejść z poziomu emocjonalnego tej dyskusji na poziom merytoryczny, trzeba pozwolić polskiemu społeczeństwu wyjść z twarzą. I w momencie, kiedy my pokazujemy i rzeczywiście przyznajemy, że tutaj była ta pomoc, oczywiście to jest to, no zgadzam się z tym, co pan przed sekundą powiedział, że to jest, no pamiętajcie, nie podskakujcie, bo to też rzeczywiście coś tutaj jest, rzeczywiście jest tutaj bardzo dużo tego listka figowego, natomiast to jest też coś takiego, co pozwoli w pewnym momencie Polakom podejść do stołu i zacząć rozmawiać z mniejszym takim poczuciem gotowości na atak. Ja nie wiem, czy, więc mam wrażenie, że oczywiście, rzeczywiście to na chwilę obecną ten pomnik w tamtym miejscu może być trochę nie na miejscu, tym bardziej jak patrzymy to właśnie w takich kategoriach zero-jedynkowych. Natomiast może to jest coś, co można wykorzystać właśnie do tego, żeby tę dyskusję, ten dyskurs, ten sposób, w jaki się rozmawia, zmienić właśnie przez to, żeby pozwolić Polakom wyjść z twarzą z tej dyskusji i zejść z tego poziomu emocjonalnego na poziom merytoryczny. Ja bym tylko protestowała przeciwko tej opozycji emocjonalnej, w zanadrzu histeryczne, irracjonalne, ponieważ ten głos, który sprzeciwia się temu usytuowaniu pomnika, bardzo często był atakowany jako głos histeryczny, nieprzemyślany, podczas gdy w gruncie rzeczy cały ten dyskurs i polityki historycznej i osób czy całego grona, bo to nie jest jakaś jedna grupa, sprzeciwiającej się tej lokalizacji pomnika jest w gruncie rzeczy merytoryczny, przy czym nie da się oddzielić tego dyskursu zwyczajnie od dyskursu wartości. To znaczy albo zależy nam na wzmacnianiu polskiego wizerunku i dobrego samopoczucia, albo też chcemy, jakby mamy na celu jakieś inne wartości. I to jest jedna rzecz. I jakby każdy ten dyskurs jest w wartości uwikłany, tak? Nie ma poza tę kontrowersję wyjścia. To nie jest tak, że nagle siądziemy do gry i odłożymy wszystkie karty i nagle będziemy wyłącznie argumentować na poziomie racjonalnym, ponieważ ten dyskurs polityki historycznej, który wchodzi w grę, jest całym konglomeratem emocjonalnym również. Jasne, ale ja przepraszam, ale jaki jest cel tego ćwiczenia? Moim zdaniem celem tego ćwiczenia, tak samo jak celem wybudowania muzeum, jest zmiana pewnego dyskursu i rozpoczęcie dyskusji. Ja całym szacunkiem bardzo przepraszam, ja jestem z wykształcenia socjologiem i prawnikiem i naprawdę wiem, że wśród osób, które mają bardzo wysoki poziom empatii, bardzo dużą wiedzę historyczną, ten poziom dyskusji jest zupełnie inny. I on oczywiście jest taki, jak inny jest wśród państwa, jak inny jest tutaj na sali, natomiast żeby była jakaś realna zmiana, żeby Polacy zaczęli rzeczywiście faktycznie rozmawiać o tym, trzeba niestety zejść z piedestału tego wysokiego wykształcenia i wejść trochę w ten poziom, tak jak pan może tutaj powiedział, takiej prostej ludzkiej empatii, bo on dopiero na tym poziomie będziemy w stanie zejść i będziemy w stanie przedstawić te argumenty tak, żeby te argumenty dotarły. Bo to pytanie, czy ta lokalizacja rzeczywiście cokolwiek otworzy w tej dyskusji, czy cokolwiek zmieni, tak jak tu sama pani powiedziała, że wiedza jest powszechnie dostępna, tak? To znaczy, nie rozumiem teraz, że wiedza miejscu na temat Holokaustu, stosunków, zdarzeń, nie. faktów. Nie, absolutnie na czymś, o czymś takim nie powiedziałam. Natomiast rzeczywiście ta wiedza jest dostępna. De facto znaczy, jest dostępna, można przeczytać tysiące publikacji ale na ten to, temat. Nie, to bardzo mi przykro, bardzo dużo rzeczy jest dostępnych. Proszę mi pozwolić skończyć, okej? Okay? Dziękuję. Jest cała masa publikacji na ten temat, cała masa wiedzy, po którą jakby wystarczy sięgnąć, tak? I to nie jest kwestia jakby nieustającej dyskusji, która się pojawia i to dyskusji również publicznej wokół sąsiadów, wokół filmu Lanzmana znacznie wcześniej, wokół tekstu Jana Błońskiego, jakby te otwarcia, rozmaite dyskursu, żeby zapytać o polską rolę, nie po prostu nawet o polską winę, ale o polską rolę, są nieustające i im towarzyszy nieustające zamykanie tego dyskursu i moim zdaniem to usytuowanie pomnika raczej nie służy żadnemu otwarciu dyskusji, ale jego zamknięciu oddaję głos Piotrowi Laskowskiemu. Może ja tylko może króciutko, że zgadzając się z panią, że dobrze by było otworzyć się na tę rozmowę, wydaje mi się, że nie tylko tak, jak mówiła Katarzyna, że to nie ułatwi, ale to wręcz utrudni. To znaczy
Bo cały ten dyskurs, cały ten problem z tym dyskursem polega na tym, że nie można mówić prawdy. A mi się wydaje, że jest strasznie duża potrzeba mówienia prawdy i że właśnie nie robiłbym takiego podziału, prawda, na prostego człowieka, który nie rozumie i akademika, który rozumie bardzo wiele. Prosty człowiek rozumie bardzo wiele, tylko że właśnie my robimy wszystko, żeby go obudować tymi narracjami na temat świętości narodu polskiego, w którym jego doświadczenie, jej doświadczenie, które mogłoby zostać wypowiedziane, w ogóle nie wybrzmi, bo jak wybrzmi, to tak, powiemy, że motłoch ciemny. To w takim razie moje najważniejsze zdanie w tym wszystkim. Chodzi o pozwolenie wyjść, żeby pozwolić Polakom wyjść z twarzą. I to jest moje... Znaczy, proszę, to ja nie rozumiem. To jest pierwsza i podstawowa rzecz. Ja rozumiem, że jest potrzeba mówienia prawdy. Ja rozumiem, że jest potrzeba tego, żeby ta prawda dotarła. I to jest to, co jest bardzo cenne moim zdaniem powiedzianym, że to jest kwestia narcyzmu, który rzeczywiście wystarczy, że jest pewne poczucie zagrożenia, to od razu jest uderz w stół, a no, rzeczy się otworzą. Ja się zgadzam, że to tak wygląda, tylko żeby to tak nie wyglądało, musi być w pewnym momencie przyzwolenie na powiedzenie okej, ale to było różne. I chodzi o drobny sposób, żeby ta druga strona, która siada do stołu, nie czuła się cały czas atakowana. I tutaj nie chodzi o rozmowę akademicką, o te racjonalne powody, tylko właśnie o te irracjonalne powody. I ta dyskusja się nie rozpocznie, dopóki te irracjonalne powody nie zostaną wyciszone. Wrócić. Do Bożeny P. Tak. Można. Tutaj do przodu. A jeszcze ktoś się zgłaszał, tak? Okej, pan chciał wcześniej, potem Bożena P. To ja mam mówić teraz, tak? Tak. Okej. Michał Narożniak, student historii z Uniwersytetu Warszawskiego i były pracownik Muzeum Żydów Polskich, także tak jak pani doktor. Muszę jakoś tam obronić to muzeum, co jest, bo tutaj zostały dosyć zaatakowane, co mnie stawia w trudnej dla mnie sytuacji, ponieważ też go nie znoszę, tego muzeum, dlatego że pracowałem tam na umowę śmieciową za 9 zł netto za godzinę, ale chciałem je obronić. Otóż wszystko, co powiedział pan Zgliczyński na początku, to tam w tym muzeum jest. Są pogromy w roku 19, jest internowanie ochotników żydowskich w Jabłonnie, jest antysemityzm na uniwersytetach, przedstawiony na przykład przez świadectwo nieprzyjęcia Emanuela Ringelbluma na medycynę Uniwersytetu Warszawskiego ze względu na numerus clausus. Są pogromy 36 roku, 37. No więc to wszystko tam jest. Tak samo jest o żołnierzach wyklętych. Właśnie ja się dziwię, że pani tak to atakuje właśnie z tego względu, skoro to tam jest. Wystarczy otworzyć tą szufladę, żeby się dowiedzieć, co się działo w Parczewie o pogromcy. No właśnie, więc to tam jest, mam wrażenie, wszystko. Wszystko jedno. Ale to muzeum nie może przedstawić, ze względu na to, że jest to muzeum, ono nie może, to nie może być główny temat, antysemityzm polski, nie może być głównym tematem w muzeum, dlatego że tam przyjeżdżają ludzie, na przykład Żydzi z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Francji i tak dalej i oni nie mogą, jedyne co oni, nie może być tak, że jedyne co oni tam znajdą to będzie eksponaty, które obrażają ich, na przykład jakieś ulotki antysemickie i tak dalej. Wobec tego muzeum ma zadanie, oprócz tego też ma zadanie edukacyjne, ono musi promować jakieś wartości, z którymi się zgadzamy. Wobec tego ono nie może być poświęcone, ono nie może być do końca o tym, jak rzeczywiście było naprawdę, ale musi być też konstrukcją właśnie promowania pewnych wartości. Oczywiście, żeby zaatakować jeszcze, przepraszam, jeszcze jedno słowo, muszę też zaatakować w takim razie to muzeum. Na przykład bardzo źle jest przedstawione to, co się dzieje po uchwaleniu Konstytucji Księstwa Warszawskiego w 1807 roku. W następnym roku ta konstytucja nadaje obywatelstwo Żydom.
Potem w następnym roku te prawa zostają im odebrane i rozpoczyna się taka dosyć obrzydliwa dyskusja, pierwsza taka oświeceniowo-antysemicka dyskusja na debata, w której bierze na przykład udział Stanisław Staszic, o tym, że Żydzi powinni być ucywilizowani i na czas, kiedy oni się ucywilizują, ona nie może, oni nie mogą mieć praw obywatelskich. Czyli widzimy, że jak ta nowoczesność wchodzi na ziemię polskie po raz pierwszy, to ona wchodzi od razu z tym swoim ciężarem takim o tym, co mówił pan Laskowski. Coś jeszcze. Więc i to jest przedstawione w tym muzeum beznadziejnie. Ale na przykład muzeum muzea w Nowym Jorku i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, one nie są w żaden sposób lepsze. A na pewno nie konstruowali ich na przykład Polacy, żeby jakoś zbudować własną narrację historyczną. No i dlatego, że to Muzeum w Waszyngtonie jest beznadziejne, dlatego że nie widzimy, w jaki sposób ci Żydzi byli, dlaczego oni mogli zostać wyalienowani ze społeczeństwa. Czy oni nie byli tacy, to nie byli tacy mieszczanie jak my, tylko to byli jacyś tam Żydzi, obrzydliwi, brudni Żydzi ze wschodu. I to nie ma tam powiedziane tego w tym muzeum, że to tyle. Dobrze, to Bożena Kew. Nie, ja trochę do poprzedniego wątku, czyli do pani, która tutaj taki, pani, rozumiem, że pani ma taki postulat, żeby tak, jestem wielką przeciwniczką tej projektowanej lokalizacji Pomnika Sprawiedliwych koło Muzeum Żydów Polskich. I tylko chcę się odnieść do tego, co pani powiedziała, do tego motywu, do tego wątku, bo pani mówi coś takiego, ile ja rozumiem, że prawda, jak Polacy dostaną, tak ujmuję prościej, Polacy dostaną ten pomnik przed Muzeum Historii Żydów Polskich, to wyjdą z sytuacji z twarzą i już wtedy zacznie się rozmowa. Chcę powiedzieć, że z punktu widzenia psychologii w ogóle i psychologii społecznej, to co pani mówi jest po prostu wręcz odwrotnia jest praktyka, to znaczy to, że nie odnoszę się w tej chwili jakby do, raczej mnie się podobała wypowiedź szefa FBI, nieważne kto to powiedział, natomiast to, że pewna prawda i z pewnego punktu takiego ważnej instytucji to padło. Czyli wracając do wątku, to, że jakby ta polska neurotyczna, narcystyczna osoba opowiada sobie historię na temat tego, jak Polacy niezwykle dobrze pomagali Żydom. Opowiadają to sobie Polacy w prasie podziemnej, w literaturze, w różnych przejawach właściwie od 1942 roku. Tą opowieścią jest większość podręczników historii, chyba że niektóre, rzadkie, które opowiadają coś innego. Tą opowieścią, tym zestawem z drzewkiem rzeczywiście mojego autorstwa, to brzmiało z radia, to znaczy w odpowiedzi na komentarz, na wypowiedź szefa FBI, przynajmniej kilka, te, które ja słucham, rozgłośnie radiowe, opowiadały ten zestaw z drzewkiem, to znaczy mówiono tak, obraźliwe insynuacje, przestraszne po twarzy, podczas kiedy wszyscy wiedzą, że Polacy w czasie wojny pomagali Żydom z narażeniem życia, bo tylko w Polsce była za ta kara śmierci, ani słowa o tym, że kara śmierci była za konspirację, posiadanie broni, słuchania radia, zabicia świni, handlowania mięsem, bo za to wszystko była kara śmierci. Słucham? I nie tylko w Polsce, ani słowa o tym, prawda? I pomagali po prostu, prawda, tutaj szalenie i ani słowa o tym, że nie wiem ile, ale na pewno 90, ja ryzykuję 99% sytuacji, w których doniesiono i zabito sprawiedliwego, czy osobę pomagającą Żydom razem z Żydami, to było z polskich donosów. Przecież Niemcy nie mieli radaru w nosie w 1942 roku, w obcym terenie, nie poinformowani, nie w swojej kulturze.
niezależnie od ich intencji. Krótko mówiąc, to co chcę pani odpowiedzieć, to to, że Polska, ja mówię pewnym uogólnieniem, no to jakby wiadomo, prawda, ci zależni, na którym, na tej narracji z drzewkiem, oni wygrywają i mają tę narrację od początku, powodów jej powstania. I nigdy nie było innej narracji, która by mogła uzdrowić tego narcystycznego szaleńca, to znaczy takiej narracji, w której powie się pewne prawdy, bo te prawdy narcyza obrażają. Poza tym sytuacja jest taka, że nie jest prawdą wtedy, kiedy neurotyk wychodzi dla siebie z twarzą, że on w tym momencie jest gotowy do rozmowy, odwrotnie. Wtedy, i tak zresztą jest w wypadku Polski, to jest nieskończona eskalacja żądań. Fałsz się nigdy nie kończy, prawda nigdy nie może być wypowiedziana, prawda? Jeżeli jest tak, że ma pani przemoc, nie wiem, ojca rodziny, który pije i bije, to krótko mówiąc, moment, w którym zacznie się dyskusja, to będzie taki moment, w którym on pójdzie, nie wiem, do psychiatry, do lekarza na terapię i powie, rzeczywiście ja piję i biję, ale dopóki ojciec mówi, ja jestem przesłodkim ojcem, wszyscy mnie kochają, a ta odrobinka, którą wypiję, to za swoje, no nie ma żadnej rozmowy. I to jest sytuacja, znaczy ja robię taką grubą analogię rzeczywiście między taką neurotyczną, zaburzoną osobowością a pewnym aspektem polskiej kultury, ale myślę, że nie jestem znowu taka rewolucyjna, nie wbiłam się tutaj z Marsa, tego rodzaju analizy po prostu od lat 30. istnieją. Więc krótko mówiąc, chcę powiedzieć, że to co pani mówi, jest, znaczy to jest w założeniu kontrproduktywne, to jest w założeniu mitologia. Temu to nie będzie służyło. Będzie służyło po raz kolejny rzeczywiście no jakby zablokowaniu, zwłaszcza jak pan powiedział tutaj, pan, który na umowach śmieciowych w muzeum. Rzeczywiście różne rzeczy są w muzeum, tylko nie ma tej narracji prowadzącej. Nie ma też kościoła katolickiego, czy w ogóle chrześcijańskiego w średniowieczu i potem, co czyni trochę niemożliwą sytuację zorientowania się, o co właściwie chodzi z tymi Żydami i skąd się co wzięło, bo nie ma początku opowieści. Ale zwłaszcza jeżeli w muzeum można się doszukać pewnych niepochlebnych dla polskiej kultury, bardzo skłonnych do reakcji antysemickich treści, to pomnik oczywiście jest pewnego rodzaju odgromnikiem i głównie informacją dla tych, którzy przyjeżdżają, którzy zwiedzają, czy to są z zagranicy ludzie, czy to są Polacy, takim odczarowaniem. Tak, ta kultura tak wygląda, ta kultura tak wygląda, ma takie aspekty, ale i ale stoi wtedy w postaci pomnika. Ja się zgadzam, że jeżeli, absolutnie się zgadzam, nie pamiętam kto z was to powiedział, ale dlaczego by pomnik sprawiedliwych rzeczywiście nie miał stać przed Sejmem, przed Radą Ministrów, znaczy w jakimś ogólnym jak będzie obywatelskiej przestrzeni, a nie przestrzeni naznaczonej, jakby to powiedzieć, narodowo, prawda? No to rzeczywiście to jest ten plac bohaterów getta, nie bohaterów getta, przepraszam, bohaterów getta, tak, pomyliło mi się z ulicą, w którym uważam nie powinno być nic poza pomnikiem Rababorto i muzeum. Dlaczego by tam miało coś być? Sprawiedliwi nie wchodzili do getta, trzeba było wyjść z getta, żeby znaleźć jakąkolwiek pomoc, a poza tym, co to jest, Karski w innym charakterze, a poza tym w innym charakterze tam wszedł i to jest sytuacja inna. Przed tym Karski siedzi na ławeczce przed muzeum i trzyma w ręku, ale mi się mierzy, że leży koło niego książka pod tytułem Polskie Państwo Podziemne. Więc to nie jest Karski osobiście, to jest Karski, a nie Polski, jako Polskie Państwo Podziemne. I w tym sensie przepraszam za metaforę. No jest to pewna kontrabanda za pomocą Karskiego uczyniona, prawda? Bo on tam nie siedzi osobiście jako Karski po prostu, tylko z tą właśnie książką. Ja rozumiem emocjonalnie, ale mnie własne emocje też zalewają, prawda? Wtedy, kiedy się mówi o tym, że tutaj chodzi o aspekt czysto ludzki, ale w polityce, w historii, wtedy, kiedy jest dyskurs zawikłany w 10 węzłów, nie ma czysto ludzkich aspektów. Jest jakaś wartość, którą się godzimy uszanować, prawda? Jest jakaś wartość, którą się godzimy uszanować. To nie jest teren, w którym się mówi o Polakach.
to jest teren, w którym się mówi o Żydach. Tam leżą Żydzi, niezbyt głęboko zresztą. Tam niedaleko jest też ten bunkier, w którym zginął Anielewicz. I nie tylko on, bo tam było wiele osób, ja nie pamiętam ile, który ten Anielewicz posłał po pomoc na polską stronę. Leżą tam, gdyż tam żaden sprawiedliwy się nie pojawił. Więc krótko mówiąc, no coś trzeba wybrać i też to jest pewnie radykalny gest, ale nie jest radykalny wtedy, kiedy mówimy z punktu widzenia ludzi zdrowych psychicznie. Radykalny jest wtedy, kiedy się mówi właśnie o jakim wiecznym narcyzie czy wariacie. No radykalne jest mu powiedzieć, wiesz co, idź w cholerę nareszcie do psychiatry, prawda? Bo to bardzo zmieni sytuację, ale to jest ten, wydaje mi się, jednak pierwszy kierunek, który należy wskazać. Właśnie na kieruję na was. Ja właśnie chciałam się odnieść do tego, co pani powiedziała, znaczy nie odnieść, tylko do jakby dobry podkład, bo właśnie z tą przestrzenią, gdzie się mówi nie o Polakach, a o Żydach, odnośnie muzeum. I ja chciałam jakby zapytać was o wasze uczucia, ale ja mam takie wrażenie, że jakby po wizycie w muzeum, że tam się jednak mówi za mało o Żydach. Ja idąc do tego muzeum spodziewałam się jakby narracji, historii, która nie była historią jakby podręczników szkolnych, nie jest tą wielką narracją polskiego narodu, do którego się jakby przykleja jakby narrację, do którego się przykleja Żydów po prostu. I taka jest ta narracja tego muzeum. I więc to jest moje odczucie i chciałam was zapytać jakby. Proszę, naturalnie Helena zabierze głos. Obydwu trzeba wobec tego, ale najpierw dać się połączyć. To znaczy, o czym mówił pan, to znaczy, to była, znaczy dla mnie rzeczywiście przygoda na wielu polach. I mówiąc o galerii powojennej, mówiłam o bardzo konkretnych sprawach. Tak, nie mówiłam, że tam nie ma żołnierzy klętych, tak my ich nie nazywamy. Nazywamy się bardzo konsekwentnie opozycją antykomunistyczną, mówiąc tylko o tym, że zlikwidowano nam podpisy. Są jakieś formacje anonimowe, tak? I pozwolono nam na umieszczenie nazwy win nawet, bo jako podpisy pod ulotką, prawda? Mogę panu podać przykład, bo byłam wczoraj właśnie tam odsłuchałam taką, to mam do siebie pretensje, że to zajmuje za mało miejsca, jest niewidoczne, bo to jest stosunek Żydów do ustroju włożony do takiego jakby, prawda, ekraniku, który jest z boku, no ale tak już to zostało, prawda, zaprojektowane. Natomiast to, co jest tam w środku, to, co z tego poza mną zrobiono, to jest bełkotem, to znaczy tam jest takie zdanie, samozwańczy ustrój komunistyczny, prawda? I jest jeszcze takie zdanie w tym stylu. I potem jest o tym, że ustrój ten obiecywał Żydom równe prawa. Wobec tego no, nie trzeba być bardzo wnikliwym, ani lingwistą, ani bardzo wrażliwym człowiekiem, żeby rozumieć, że to są, jeżeli się mówi o samozwańczym ustroju, to jest zdanie mocno nacechowane. No, z tego unieważnia się, prawda? Jakby to zdanie o tym, że Żydzi mogli czegoś oczekiwać, a zwłaszcza sprawiedliwości. Krótko, chcę panu powiedzieć, że jeżeli chodzi o tę galerię, to ja wiem, co tam jest, wiem, co zostało zmienione. Z pewnego punktu widzenia to są zmiany drobne i bardzo wielu ludzi, którzy przyjdą, tych zmian nie zauważy. Natomiast dla mnie to było w takim trybie, przy takiej frazeologii, no jakby, prawda, pod koniec tam mówione i takie, tak formułowane były żądania, że rzeczywiście jedyną rzeczą, jaką mogłam zrobić, to się z tego wycofać, bardzo zresztą proszę. A druga rzecz, tutaj też trochę już i do pani, prawda? To znaczy, nauczka dla mnie, to znaczy te cenzuralne sprawy formułowane zresztą w bardzo brutalny sposób. Bardzo brutalny, ja się naprawdę tam źle poczułam w którymś momencie. To poza tymi cenzuralnymi sprawami, kształt tego muzeum, co zawsze będę powtarzać, bo taka jest prawda, nie był przez nikogo, prawda, jakby narzucony, tak? Nie było rady, znaczy biura politycznego, które ustaliło, że ma być tak czy inaczej. Wobec tego mamy to, co mamy, prawda? Znaczy, że w innych galeriach te naciski
były zupełnie minimalne. I dobrzy polscy historycy, często historycy naprawdę bardzo uznani, czy najwybitniejsi w swojej dziedzinie, zrobili to, co zrobili. I teraz pierwszy raz to mówię, bo pierwszy raz prawda jest taka, że myśmy nie pracowali jako zespół. Ja nie bardzo, to brzmi idiotycznie, to jest prawda, prawda? To duża, no, duży brak, ale też ten brak to jeszcze już wypływał. Przeszłam wczoraj po raz drugi przez to muzeum. Niestety muszę się całkowicie z panią zgodzić, prawda? To muzeum było robione przez wybitnych historyków polskich z najlepszą wolą. I zrobiliśmy pospołu, ponieważ uważam, że w tej galerii powojennej, w tej chwili ze swoją świadomością, która się narodziła na skutek doświadczeń oraz, jak się mówi, refleksji, zrobiliśmy Muzeum Historii Polski, w których historia Polski jest dominująca. W jakim sensie? Dominująca w sensie narracji. Myślę, że to jest narracja bardzo zapośredniczona przez głos Polski w bardzo wielu punktach i momentach. Nie będę podawać przykładów, bo muszę to przejść przez ten muzeum jeszcze pewnie bardzo wiele razy. Ale takie jest wrażenie. Punktowo mogłabym podać przykłady, ale też jest mi dość głupio, tak? To byli moi koledzy, wolałabym mówić to im w twarz niż prawda zupełnie anonimowo, ale rzeczywiście. Więc to jest podstawowa sprawa. Poza tym są tam takie elementy, które są zupełnie z punktu widzenia historii żydowskiej niepotrzebne, tak? Niepotrzebne. One, to już jest ten drugi sens, że to jest Muzeum Historii Polski, bardzo dosłowny, prawda? Jest tam ogromny, bo na tym się właśnie zatrzymałam, panel poświęcony Konstytucji 3 maja. No Dalibów to była bardzo konserwatywna konstytucja, prawda? Która społecznie niczego nie zmieniła w stosunku do Żydów Dalibów, no to prawda, zupełnie nic. Mówi się o tym komentarzu, który jest komentarzem ezopowym, prawda? Znaczy, jak ktoś przeczyta, nie ma kłamstwa, tak, że Żydzi nie byli uwzględnieni, prawda? Czy coś takiego, no już nie mówi się o dyskusjach mieszczane, którzy jakby chcieli się dom, no, jakby się odebrać niż dodać, prawda? Jest ten tron słynny, który naprawdę no, wygląda pięknie i nie mam nic do jego liczowatości. Szalenie mi się podoba. No, w ogóle nie mam nic do stylistyki muzeum, tak? Uważam, że jest niesłychanie atrakcyjne, tak? I naprawdę wiele się dzieje, są tam rzeczy bardzo piękne, są zapewne kiczowate. Tron nie jest kiczowaty dla mnie, jest prawda, no, w bardzo nowoczesnym stylu z plastiku i tak dalej, mówię zupełnie bez zielony. Ale nie, proszę Państwa, ale znaczy, w tej chwili znaczy, zaczyna się sama bawić, ale nie, to nie miało być ironiczne. Tylko co ten tron tam robi? Czemu ten tron służy? Więc krótko mówiąc, zrobiliśmy takie muzeum i to jest jeszcze bardzo, bardzo ważna rzecz, prawda, kiedy mówimy o polityce historycznej, czy kiedy mówimy o dyskusji większości, to naprawdę musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to są rzeczy, które przyjmujemy i mówimy ten dyskurs większości jako rzeczy oczywiste, prawda? Rodzimy się z tym, tak? To nie jest koniecznie propaganda. W sensie takim, jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego słowa. To jest pewna oczywistość, wobec tego zrobiliśmy to muzeum, jak nam grało w duszy, prawda? Z najlepszą wolą. I tutaj ma pan rację, że ta mediacja, że nie można pokazać głosu żydowskiego wolnego, który zresztą czasem ten głos żydowski wcale nie był inny niż głos większości, prawda? Znaczy to, co Żydzi produkowali na zewnątrz w swoich dokumentach oficjalnych, bardzo często było bardzo podobne do głosu większości. To jest jeszcze inna rzecz, jeszcze inna komplikacja. Ale są takie momenty, no, kiedy się czuje, tak, że to jest jakiś głos właśnie zapośredniczony. On jest trochę żydowski, trochę polski. Tak jakbyśmy chcieli, prawda? Koncyliacyjny. Niewątpliwie to muzeum nie dopowiada do końca prawie nigdzie niczego. Prawda? Nie tworzy jasnego przewodu, to znaczy to, o czym mówi Barbara Kirchner, że to jest główna kuratorka, że ono jest polifoniczne. A tak, ono jest tak polifoniczne, że naprawdę bardzo trudno się zorientować, jaka była sytuacja Żydów przez 1000 lat w Polsce, prawda? Więc to jest coś, co było dla mnie samej zaskoczeniem. Teraz powiem jeszcze to o rzeczy własnego podwórka, tak? Mówiąc o tym, że my, no tak, bo ja też mieszkam w tym społeczeństwie, wcale taka mądra zawsze i tak dalej. Na przykład w tej galerii powojennej, którą własnymi rękoma razem ze Stanisławem Krajewskim, tak, prawda, to była praca
dwojga osób, które ze sobą zresztą dyskutowały często twórczo bardzo, byśmy tam umieścili wielki pakiet Solidarności, prawda? No, prawdę powiedziawszy, z punktu widzenia narracji żydowskiej wyemancypowanej, wolnej, można zadać sobie pytanie, co ten pakiet Solidarności tam robi. Zwłaszcza, że nam go bardzo, tekst, który tam był, no bardzo go, ten tekst jakoś, znaczy ja wiedziałam, że bez Solidarności nie można, prawda? Że dla historii Polski powojennej Solidarność jest na forma cyjną i wszelaką i tak dalej, piękną, ważną i tak dalej. Więc to widziałam i to zostało umieszczone, no ale myśmy tam jeszcze umieścili prawdziwych Polaków. Znaczy, że jednak był Jurczyk i że to był nurt znaczy szerszy niż się wydawało mnie wtedy i bardzo wielu nam teraz, prawda? No i tego Jurczyka tam jakoś tak troszkę zneutralizowano. Znaczy napisano nie to, co myśmy chcieli, aczkolwiek jest, tak jest tam, prawda? Jakiś taki tekst, że były różne nurty Solidarności, nic nie powiem, że nie ma. A tak naprawdę z punktu widzenia zupełnie wolnego myślenia, no co tak wielki panel Solidarności robi w tej galerii, tak? Jaki on ma związek z historią Żydów? On ma związek z historią Żydów, no przez rzeczywiście, przez prawdziwych Polaków, przez bardzo silny nurt nacjonalistyczny, tym bardzo obywatelski, jak mówimy, ruchu, prawda? Więc tak mogę Państwu powiedzieć. I Pani też, tak, to jest muzeum, w którym, znaczy nie jest prawda, że nie można się niczego Żyda dowiedzieć, prawda? Bo jest tak bogate, że przechodząc przez poszczególne galerie, można bardzo wiele dowiedzieć się punktowo, tak? Można o ich życiu, o znacznie mniej o relacjach między grupami. Myślę, że bardzo niewiele i że w sposób zupełnie bezwiedny, tak? Znaczy właśnie na mocy tego kulturowego automatyzmu te relacje zostały przedstawione tak, że naprawdę trudno się zorientować. Poza tym, że generalnie były łagodne, tak? Znaczy ta łagodność chyba jednak się unosi. Czy jeszcze ktoś się zgłasza do głosu? Czy jeszcze chcecie dodać coś? Piotr, pan? To z tego myślę, że zmierzamy powoli do naturalnego końca. Tam jest jeszcze ktoś pan. Jeszcze, tak? Ja mam pytanie, czy możemy zostać w takim podwójnej narracji, jakby tej takiej mainstreamowej i tej niszowej, która tutaj jest. Jakby dać sobie spokój z tym pogodzeniem, tak? To się chyba nie da pogodzić. To się tak nie da. Że powiedzmy fajnie, jako przedstawicielka tej narracji, przepraszam, tej narracji takiej przyszłościowej, gdzieś tam taka niszowa, która jest trochę inna, może nie przebija się, to jest. Tak możemy zostać. Ja bym się chciał dowiedzieć, na przykład pan wspomniał o tej broni. Ja chciałbym się dowiedzieć na ten konkretny, czy sprzedawał broń drożej czy taniej, już były te ceny rynkowe wtedy. To mnie interesuje, a nie to jakby, że to cudownie, że na Armia Krajowa tam jakieś mniej lub bardziej zepsutą broń nosiła. Ja bym chciał się dowiedzieć, za ile nosiła, jak to było. To mnie bardziej interesuje niż to, że mamy taką piękną kartę, że Armia Krajowa coś tam sprzedała. Dziękuję. To pan podobnie, jak ten pan współpracował w Muzeum Żydów Polskich, uznaje za prawdę tego, co jest prawdą, a to są ludzie uznają za prawdę, tak? Żeby każdy miał swoją prawdę i dają sobie spokój. Może to jest jakiś pomysł, no ale właśnie już spędziliśmy tu prawie 3 godziny. Także to chyba chodziło nam o coś innego, żeby każdy powiedział swoją prawdę i został przy swoim. Wie pan, co do broni, no to nie chcę mi się przed tym odpowiadać. Może pan sobie zerknie pan sobie do tego. Jest dokładny spis, ile karabinów za ile, co, jak pomagali i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko no, ogólnie znany fakt, że to dzięki ALO-wcom prawda, przeżył Edelman i tam ta resztka i Lubetkin i ta resztka, których teraz czczony właśnie był bojowców żydowskich, a nie dzięki Jankowcom, bo Jankowcy radnej zerowi z Kiermanowi nawet nie chcieli udostępnić planów kanałów warszawskich, także to... Jeszcze? Czy to zatem kończymy dzisiaj spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję panelistom za przybycie, za...
Dziękuję.